Otwieram 57. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest obecnie na sali 16 radnych. Tym samym stwierdzam kworum, stwierdzam, że Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam zastępcę burmistrza miasta, Pana Krzysztofa Chyśmiana. Witam Panią Mecenas. Witam prezesów spółek naszego samorządu, dyrektorów zakładów, kierowników wydziałów, media i wszystkich obecnych na sali. Porządek obrad Panie i Panowie Radni otrzymali w przypisanym statutem terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Proszę Pan Burmistrz. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, proszę o zdjęcie w punkcie 9 litera J uchwały, projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli. Proszę Państwa, argumentacja jest następująca, że wymaga to zgody związków zawodowych. W tej chwili trwają właśnie rozmowy i negocjacje ze związkami zawodowymi w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, proponuję, żebyśmy porządek obrad w wersji zmienionej przegłosowali. To znaczy, że zdejmujemy z porządku obrad w punkcie 9, punkt oznaczony numerem 9J. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad w takim kształcie? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że porządek obrad został przez Wysoką Radę przyjęty. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. To jesteśmy w punkcie 3. Przyjęcie protokołów z obrad 14, 15 i 16 sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta wymienione protokoły były do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożone są przy liście obecności. Pytam, czy są uwagi do wymienionych protokołów. Jeśli uwag nie ma, stwierdzam, że wyżej wymienione protokoły Rada przyjęła bez odczytywania. Jesteśmy w punkcie 4 porządku obrad. Informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Oddaję głos panu burmistrzowi. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo uczestnicy dzisiejszego posiedzenia, Szanowni mieszkańcy Bartoszyc. Przedstawiam informację z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym, to jest od 30 czerwca 2022 roku do 28 września. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Modernizacja oświetlenia ulicy Mirosławskiego i Parku Elżbiety, budowa kolumbarium przy ulicy Leśnej, dostosowanie pomieszczeń byłego gimnazjum nr 2 do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z adaptacją na szkołę muzyczną, termomodernizacja budynku zespołu szkół podstawowych nr 1 w przedszkole, nr 6, modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kopernika 6. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z budową dwóch wiat śmietników przy ulicy Robotniczej oraz ulicy Wolskiego. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z budową placu zabaw przy Jeziorku Miejskim. Pracownicy wydziału dokonali odbioru dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Ogrodowej, Lelewela, Szymanowskiego, Brzozowej, Zielonej, Kwiatowej, przebudowy stałego pomostu rekreacyjnego na Jeziorku Mleczarskim przy ulicy Kęczyńskiej, wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych, murów fundamentowych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Majowej. Pracownicy wydziału przygotowali wniosek o dofinansowanie doświetlenia 4 przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Przedszkole Stokrotka, drogi miejskie w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem Bezpieczniej imienia Władysława Stasiaka, edycja 2022.
Pracownicy Wydziału przygotowali wnioski o dofinansowanie przebudowy ulicy Brzozowej, Kwiatowej, Zielonej, Lelewela, Ogrodowej, Szymanowskiego, Polnej oraz ulicy Leśnej wraz z przebudową kładki dla pieszych i mostu drogowego nad rzeką Suszycą w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2023. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż 7 działek położonych przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Działki nie zostały zbyte. Działki położonej przy ulicy Rotmistrza Pileckiego, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, wyłoniono nabywcę działki. Działki o powierzchni hektar 2293 m2 położonej przy ulicy Rotmistrza Pileckiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, wyłoniono nabywcę działki. Nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 7 nieruchomości nie została zbyta. Oraz przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste działki położonej przy ulicy Kęczyńskiej, przeznaczone na cele produkcyjno-składowe i magazynowe, działka została zbyta. Ogłoszono przetargi na sprzedaż 7 działek położonych przy ulicy Rotmistrza Pileckiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Przetarg odbędzie się 3 listopada tego roku. Udziału w lokalach użytkowych położonych przy ulicy Nadmyną 15, przetarg odbędzie się 30 września. Oraz przetarg na najem garażu położonego przy ulicy Korczaka, przetarg odbędzie się 7 października. Przetarg na dzierżawę stanowisk położonych przy cmentarza komunalnej przy ulicy Kęczyńskiej, ulicy Leśnej w Bartoszycach pod lokalizację stoisk handlowych w celu prowadzenia sprzedaży w okresie Święta Zmarłych. Pierwszy przetarg odbędzie się 7 października, drugi przetarg odbędzie się 21 października. Gmina Miejska Bartoszyce nabyła w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomość położoną przy ulicy Warszawskiej 9 w Bartoszycach, była Komenda Powiatowa Policji. W drodze licytacji komorniczej gmina nabyła do zasobu udział i jednej drugiej w lokalu mieszkalnym położonym przy ulicy Warszawskiej. Gmina posiadała wcześniej udział jednej drugiej w tym lokalu, które nabyła w drodze spadku. Prowadzona jest aktualizacja wniosków o najem lokali mieszkalnych, zasobów komunalnych dla osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na rok 2023. Wydział Techniczno-Komunalny. W odpowiedzi na wnioski radnych z poprzedniej sesji Rady Miasta z dnia 30 czerwca dokonano wymiany części tablic z nazwami ulic, uszczelniono studnie kanalizacyjne, sanitarne, kanalizacji sanitarnej oraz wykonano deratyzację sieci, naprawiono i uzupełniono ławki przy budynku ulicy Sołackiego 2830. Wpisano do przetargu na obsługę komunikacji miejskiej jako wymóg wyposażenie i używanie klimatyzacji w autobusach. Postawiono kosz na odpady przy ulicy Kęczyńskiej pomiędzy Lidym a ulicą Przemysłową. Wystąpiono z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o weryfikację przygotowanego projektu aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bartoszyce. W związku z występującym i utrzymującym się na całym świecie kryzysem energetycznym opracowano i wysłano do kierowników, dyrektorów, prezesów jednostek organizacyjnych miasta i kierowników oraz pracowników Urzędu Miasta wezwanie burmistrza o podjęcie i zastosowanie działań i czynności, których celem będzie oszczędzanie paliw płynnych, paliw stałych, gazu, drewna, energii elektrycznej, a także wody ciepłej, użytkowej oraz ciepła. Na wezwanie pisemnie pozytywnie odpowiedziało 8 jednostek. Pierwsze już kilka dni po wezwaniu było przedszkole publiczne nr 2. Jednostki złożyły również do Wydziału Inwestycyjnego swoje potrzeby w tym zakresie związane z wprowadzaniem kolejnych oszczędności, których realizacja, osiągnięcie dobrych efektów wymagać będzie nakładów finansowych. Przeprowadzono kontrolę odpadów zmieszanych w 219 gospodarstwach domowych w różnych rejonach miasta pod względem ich selektywnej zbiórki. Wysłano 49 wezwań do właścicieli nieruchomości z terenu miasta w związku z wątpliwościami co do poprawności złożonych deklaracji gospodarowania odpadami w celu weryfikacji rzeczywistej ilości oraz osób zamieszkujących dane nieruchomości. Od instytucji z terenu miasta pozyskano dane do opracowania cyklicznego przeglądu obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce, którego wyniki będą podstawą do zmiany uchwały o aglomeracji i potwierdzenia zgodności naszej aglomeracji z dyrektywą ściekową Unii Europejskiej. Przeprowadzono kontrolę jakości usług przewozowych komunikacji miejskiej w zakresie punktualności realizacji kursów oraz czystości i prawidłowego oznakowania pojazdów.
wykonano przegląd drzewostanu na terenie gminy miejskiej Bartoszyce, w tym na terenach cmentarzy przy ulicy Kęczyńskiej i ulicy Leśnej. Przeprowadzono kontrolę nasadzeń zamiennych, w wyniku której gmina miejska Bartoszyce otrzymała decyzję umarzającą opłaty na kwotę 1 660 000 zł. Przygotowano wnioski na zezwolenie usunięcia drzew. Do starosta powiatowego Bartoszyce 6 wniosków, do warmińsko-mazurskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków 2 wnioski. Wykonano prace związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych na terenie miasta Bartoszyce, zlokalizowanych w okolicy ulic Hilmanowicza, Słoneczna, Bema. Zawarto umowę na dzierżawę słupów ogłoszeniowych w okresie od 1 września 2022 roku do 29 lutego 2024 roku. Na dzień 20 września złożonych zostało 2169 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, co stanowi 84% osób zobowiązanych. Mimo upływu terminu składania deklaracji, gmina ma nadal obowiązek ich przyjmowania i serdecznie w tym zakresie pozostałe osoby zapraszamy do złożenia takiej deklaracji. Przy Jeziorku Mleczarskim, przy ulicy Kęczyńskiej powstał nowy plac zabaw, którego motywem przewodnim jest statek Magellana. Konstrukcja umożliwia wspinaczkę na linach, pokonywanie przeszkód, przejścia tunelami oraz pod statkiem. Dodatkowo wyposażony w huśtawki, bocianie gniazdo, huśtawkę wahadłową, piaskownicę oraz drążki. Plac zabaw idealny zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych. Też serdecznie zapraszamy na nowo otwarty plac zabaw. Osiągnięcia miasta w zakresie oszczędzania energii. W latach 2018-2022 miasto wykonało szereg działań inwestycyjnych i bieżących, w wyniku których osiągnięto znaczne efekty w ograniczaniu zużycia energii elektrycznej. Zamontowano 7 sztuk instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych o mocy 140 kWh, wytwarzających rocznie ponad 130 tysięcy kWh, a 140 kW, przepraszam, energii elektrycznej oraz wykonał instalację na obiekcie Cowiku, na obiekcie oczyszczalni ścieków przy ulicy Drzewnej o mocy 100 kW, wytwarzających około 100 tysięcy kWh energii elektrycznej rocznie. Przy obecnych cenach energii elektrycznej, zakup plus dystrybucja, to jest około 1,4 do 1,5 zł za kWh. Daje to oszczędność w skali roku w kwocie około 330 tysięcy zł. Zwrot poniesionych nakładów przez gminę nastąpił w ciągu 3 lat. Zmodernizowano oświetlenie ulic poprzez wymianę oprac sodowych i rtęciowych na energooszczędne typu LED oraz wybudowanie nowych odcinków oświetlenia z oprawami LED, łącznie ponad 2000 sztuk opraw. Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej z tego tytułu w skali roku to około 500 tysięcy kWh, co zmniejszyło koszty o około 700 tysięcy zł. Zwrot bezpośrednio poniesionych nakładów to okres około 1,5 roku. Zadanie wykonano z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej na korzystnych zasadach i w części umarzalnej. W związku z modernizacją oświetlenia dokonano optymalizacji kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej polegającej na zamianie zamówienia mocy umownej potrzebnej do oświetlenia ulic z około 630 kW na 320, co będzie powodowało oszczędności rzędu około 40 tysięcy zł w skali roku. Odłączenie od naszego gminnego zasilania w energię oświetlenia terenu spółdzielni mieszkaniowej budowlani oszczędności to około 20 tysięcy zł rocznie. Działania miasta w kolejnych latach w zakresie energetycznym. Montaż kolejnych instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych zgodnie ze strategią gminy. Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w szafkach sterowania oświetleniem ulicznym. Wymiana pozostałych opraw sodowych i halogenowych na energooszczędne typu LED. Przeprowadzanie postępowania sądowego z byłym dostawcą energii elektrycznej, który bezprawnie wypowiedział nam umowę i naraził na zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej w 2022 roku. Zieleń miejska. Pielono obrzeża drzew, krzewów, kwiatów oraz przynależne opłoty wraz z wywozem urobku. Ulica Wybrzeża, Park Poniatowskiego, Kowali, Plac Wolności, Kilińskiego, Jeziorko Mleczarskie, napis Bartoszyce, Starzyńskiego, Plac Wolności, Skwer Brunona i tu pozwolę sobie użyć sformułowania etc., etc., więc
szereg takich przedsięwzięć. Radni mają je wyszczególnione, a mieszkańcy na pewno doskonale znają, lustrując miasto codziennie i widząc te zmiany. Wyłożono agrowłókniną obsypaną korą klomp przy przystanku na placu dworcowym. W okresie letnim co dwa dni podlewano kwiaty w donicach na altaniach miejskich. Koszono trawniki przy ulicach. I tu znowu jest wymienionych szereg ulic, począwszy od Poniatowskiego, Zakola, Wajdy, Kościuszki, Witosa, Piłsudskiego, etc., etc. 15 lipca umyto fontany na Placu Konstytucji, 3 maja, 23 września ponownie umyto tą fontanę oraz włączono ją na okres, wyłączono na okres zimowy. Odchwaszczono chodniki, krążniki wraz z wozem urobku, ulice Drzewna, Kajki, Kolejowa, Mazurska, Plac Wolności, Rynkowa, Bema i tak dalej. Dokonano przycinki drzew wraz z wywozem urobku, ulica Żeromskiego, poszerzenie widoczności na drodze Sikorskiego, Dąbrowskiego, przycięcie drzew nad chodnikami. Pielono i zamiatano ścieżkę pieszą pomiędzy ulicą Gdańską a ulicą nad Łyną. W dniach 8-12 września umyto przystanki komunikacji miejskiej. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków zewnętrznych. Rozstrzygnięto przetargi na dostosowanie pomieszczeń byłego gimnazjum nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie przeciwpożarowym wraz z adaptacją na szkołę muzyczną. Podpisano umowę z firmą usługi remontowo-budowlane Aneta Kaliczyńska z Bartoszyc na kwotę 720 tysięcy brutto. Rozstrzygnięto przetarg na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania Wsparcie dzieci z rodzin popegerowskich w rozwoju cyfrowym. Granty rządowe w tym zakresie. Podpisano umowę z firmą IT Punkt spółka z o.o. z Katowic na kwotę 524 742,60 zł. Zadanie zostało już ukończone. Termomodernizację budynku zespołu szkół nr 1 przedszkola nr 6 w Bartoszycach. Umowę podpisano z firmą PPP UH Lech Buc spółka z o.o. z Izbarka Warmińskiego na kwotę 275 834,08 zł. Brutto. Na modernizację budynku przy ulicy Kopernika 6 w Bartoszycach umowę podpisano z firmą usługowo handlową Jolanta Andruszkiewicz z Bartoszyc na kwotę 347 tysięcy zł. Na zakup wyposażenia do szkoły muzycznej w Bartoszycach umowę podpisano z firmą Silesia Music Center spółka z o.o. siedzibą w Kętach na kwotę 250 335 zł. Zadanie zostało zakończone. Zakończono etap składania ofert przetargu na przebudowę placu Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach. Trwa ocena złożonych ofert. Ja może tylko pozwolę sobie tutaj jeszcze uzupełnić. Państwo być może to wiecie, bo zostało to opublikowane na naszych stronach internetowych. Złożono dwie oferty w tym zakresie, jeśli chodzi o przebudowę Placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego. I najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Transportowe Sprzętowe Budownictwa Pyzak, ulica Dąbrowskiego 11, Lidzbark Warmiński, na kwotę 27 895 749 zł 17 groszy. Dzisiaj z pewnością będzie o tym też mowa przy stosownych uchwałach w zakresie finansów publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce. Proszę Państwa, ogłoszono przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Bartoszyce i jej jednostek w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023, termin składania ofert 26 października. Ogłoszono przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Bartoszyce, termin składania ofert do 25 października. Zakończono przekazywanie 166 sztuk sprzętu komputerowego, o tym mówiłem wcześniej, w ramach tego grantów specjalnego programu dla wsparcia dzieci z rodzin popegerowskich i ten sprzęt został już przekazany do rodzin. Złożono wniosek o dofinansowanie do oświetlenia 4 przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 7, 1, 3, Przedszkola Stokrotka w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem Bezpiecznej imienia Władysława Stasiaka, edycja 2022. Złożono wnioski o dofinansowanie przebudowy ulicy Brzozowej, Kwiatowej, Zielonej, Lelewela, Ogrodowej, Szymanowskiego,
Polnej i ulicy Leśnej oraz mostów kładki pieszych mostu drogowego nad rzeką Suszyca-Bartoszyca w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2023. Podpisano umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie robót budowlanych w Szkole Muzycznej na kwotę 300 tysięcy złotych. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Przygotowano 11 pozwoleń na organizację imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, sportowo-rekreacyjnym oraz działań z zakresu profilaktyki zdrowia. Zorganizowano 4 wizyty mamobusów i objęto badaniami profilaktycznymi ponad 100 mieszkanek naszego miasta. Podpisano 2 umowy dotacyjne z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Bartoszyce na rok 2022. Dofinansowanie uzyskały 2 stowarzyszenia, Fundacja Niechcianych Zwierząt oraz Stowarzyszenie Bart Kot. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu zorganizowano stoisko promocyjne naszego miasta podczas imprezy wojewódzkiej pod nazwą Love Rower w Olsztynie, organizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Kierownik wydziału uczestniczył w konferencji Dobrostan mieszkańców w dobie kryzysu gospodarczego w Nidzicy oraz pikniku organizowanym przez Stowarzyszenie Dolina Róż na terenie Centrum Aktywności Lokalnej. Wydział Kultury i Sportu. Pracujący wydział byli organizatorami tegorocznych obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody odbyły się w dniach 31 lipiec, 1 sierpień. Pracownicy wsparli również organizowane w ramach obchodów turniej strzelecki, który organizatorem był miejscowy LOK. Pracownicy wydziału byli współorganizatorami sportowo-rekreacyjnego pikniku rodzinnego z cyklu Dni Osadnika z ekonomią społeczną. Byli także organizatorami odbywającego się w ramach pikniku konkursu kulinarnego Smaki Trzech Kultur. Tematyką tegorocznych kulinarnych zmagań były potrawy przygotowane w ramach Miasta Trzech Kultur, żółtej, czerwonej oraz niebieskiej. Przedsięwzięcie odbyło się 4 września na terenie Centrum Aktywizacji Sportowo-Rekreacyjnej przy ulicy Korczaka. Pracownicy wydziału wsparli organizację szóstki bartoszyckich dożynek działkowych, które odbyły się 4 września na terenie rodzinnych ogrodów działkowych Dąbrowa. Dożynki były okazją do złożenia przez władze miasta podziękować za niesłabnący zapał oraz wkład włożony w pielęgnowanie swojego ogrodu przez działkowicz. Pracownicy zajęli się organizacją tegorocznego uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego połączonego ze wspomnieniem 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbyły się na placu Bohaterów Westerplatte przy pomniku Orła Białego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, służb mundurowych oraz nauczyciele i uczniowie 3 bartoszyckich placówek oświatowych. Pracownicy wydziału wzięli aktywny udział w działaniach przy organizacji stoiska promocyjnego, tu wspominałem, podczas pikniku rowerowego pod nazwą Love Rower. Wydarzenie odbyło się 18 września w Olsztyńskim Parku Centralnym. Pracownicy wydziału są w trakcie przygotowania nowego bezpłatnego czasopisma informacyjnego Bartoszyce Miasto Trzech Kultur. Opracowana jest na bieżąco dokumentacja fotograficzna prowadzonych w mieście inwestycji. Prowadzone i redagowane są strony internetowe bartoszyce.pl, strony profilu miejskiego na portalu społecznościowym Facebook, na którym na bieżąco umieszczane są informacje w zakresie działalności Urzędu Miasta Bartoszyce. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Przeprowadzono monitoring 30 procedur niebieskiej karty, w wyniku czego 21 zakończono, a pozostałe zwrócono grupom roboczym celem zrealizowania założonych zadań. Wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bartoszycach o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec 8 osób. Dzięki zaangażowaniu niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Szansa w Bartoszycach został zrealizowany trening asertywnych zachowań abstynenckich. Odbyło się 7 spotkań po 5 godzin dziennie, jedno spotkanie 3 godziny, jedno 2 godziny w formie grupowej. Łączna ilość godzin 40. W zajęciach wzięło udział 21 osób uzależnionych od alkoholu. Celem tego programu była nauka konstruktywnego zachowania w sytuacjach, które bezpośrednio lub pośrednio grożą złamaniem abstynencji. Urząd Stanu Cywilnego w okresie od 24 czerwca do 22 września zarejestrował 140 urodzeń, 112 zgonów. Nadano numer PESEL 17 obywatelom Ukrainy. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 214 wykroczeń, w tym 120 porządkowych i 94 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 119 przypadków naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności 5 właścicieli nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do usunięcia,
6 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta, 28 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji, ustalono 4 osoby zamieszkujące ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych, prowadzone są wobec nich postępowania wyjaśniające. 8 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostanego w obudowach śmietników na pasach zieleni. Zarejestrowano 5 w przypadku braku umowy na wywóz nieczystości. Na terenie miasta ujawniono 4 psy biegające luzem. Odnaleziono właścicieli psów, wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne, mandaty. W okresie wymienionym strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze od godziny 7 do 20, w soboty od 8 do 16, w tym 80 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służb patrolowych monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 12 osób, które stanowczo odmawiały zamieszkania w schronisku dla osób bezdomnych. Strażnicy każdorazowo zachęcają osoby bezdomne do zamieszkiwania w schronisku lub chociaż skorzystania z kąpieli oraz wymiany odzieży. I tu mam taką informację na zapytanie bodajże pani przewodniczącej Katarzyny Basak wielokrotne w sprawie mieszkańca i właściciela pojazdu Matis. Wczoraj pan komendant i tu serdeczne wyrazy gratulacji i zaangażowania podjął skuteczne działanie i ta osoba tak podpisała zobowiązanie do schroniska dla osób bezdomnych. Także to jest taka jakiś chociaż mały krok w kierunku rozwiązania tego problemu. We wskazanym okresie Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo imprez artystycznych organizowanych na placu Konstytucji 3 maja, na placu Bohaterów Westerplatte oraz tak zwanym Jeziorku Mleczarskim, między innymi galę Disco Polo, przysięgę 20. Bartoszewskiej Brygady, zmechanizowane uroczystości rocznicy wybuchu II wojny światowej i szereg innych uroczystości i imprez. Zakład Usług Komunalnych. Proszę państwa, Zakład Usług Komunalnych. Zakład Usług Komunalnych. Lipiec. Remont cząstkowy fragmentu drogi miejskiej miejscowości Markiny. Miejscowości Markiny, naprawa zniszczonego zadaszenia przystanku komunikacji miejskiej, ulica Poprzeczna, ustawienie kosza na śmieci, ulica Kęczyńska, skrzyżowanie ulicą Przemysłową, przewóz regałów z byłego gimnazjum, ulica Bema do Urzędu Miasta, wymiana piaskownica ulica Mazurska, ulica Słowackiego, zabezpieczenie dostępu do garaży przed planowaną rozbiórką, ulica Bohaterów Warszawy 22, zakończenie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta. Wbudowano 136 ton masy na gorąco. W roku 2021 zużyto 149 ton. Wykonanie oznakowania poziomego pionowego drogi dla rowerów przy ulicy Broniewskiego. Teraz poproszę pana przewodniczącego Pasjaka o materiał, ponieważ chochlik spowodował, że jedna strona gdzieś jej po prostu nie ma. I muszę kontynuować to w taki sposób. Sierpień, dziękuję panie przewodniczący. Sierpień, rozbiórka zespołu budynków garażowych przy ulicy Bohaterów Warszawy 30. Pomoc przy organizacji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dwukrotne czyszczenie, konserwacja fontanny przy Placu Zabaw przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Montaż luster drogowych, 2 sztuki, ulica Witosa, ulica Kościuszki. Remont, odnowienie w kolorach miasta 3 kultur, balustra przy schodach ulica Wybrzeża. Odnowienie poręczy przy schodach terenowych ulica Partyzantów. Montaż i demontaż dekoracji miasta z okazji Święta Wojska Polskiego, remont nawierzchni drogi dojazdowej do garaży ulica Paderewskiego 13-15, odnowienie ławek parkowych na terenie całego miasta, dwukrotne oczyszczenie komory podziemnej fontanny na placu Konstytucji 3 maja, utrzymanie terenów zielonych, nieurządzone koszenie kosiarkami rotacyjnymi, wrzesień. Remont cząstkowy elementów placu Bohaterów Westerplatte, między innymi schody na trybunę, murki, cokół do masztu, maszty na flagi. Poprawa użyteczności działki poprzez wyrównanie i utwardzenie terenu po kruszem skalnym pomiędzy budynkami na placu Konstytucji 3 maja oraz ulicy Szewców.
Demontaż i przewóz sceny plenerowej z placu Konstytucji 3 Maja do Bartoszyckiego Domu Kultury. Remont cząstkowy nawierzchni drogi, masa asfaltowana zimna, ulica Ogrodowa. Remont kładki na rzece Łyna łączącej ulicę Wybrzeża z ulicą Prusa. Wymiana mostu drewnianego, wymiana skorodowanych elementów usztywniających, konserwacja, zabezpieczenie antykorozyjne bardzo farbami polimerowymi, remont głównego filara podporowego, remont schodów wyjściowych. Pomoc techniczna przy organizacji imprez, przysięga wojskowa, rozpoczęcie roku szkolnego połączone z uroczystościami rocznicy 1 września, święto 20 Brygady, konkurs kulinarny, bartoszyckie dożynki działkowe, impreza Zabij Nudę. We wskazanym okresie w ramach zasądzonych kar na terenie gminy miejskiej Bartoszyce przy pracach porządkowych i gospodarczych pracowało w miesiącu lipcu 4 osoby, przepracowując łącznie 90 roboczych godzin, w miesiącu sierpniu 6 osób, przepracowując łącznie 114 roboczych godzin i w miesiącu wrześniu 5 osób, przepracowując łącznie 106 roboczych godzin. Zespół administracyjny szkół oświaty, przepraszam. Od września 2022 roku rozpoczęła działalność Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Bartoszycach. Naukę rozpoczęło 52 uczniów w 4 oddziałach. Utworzono 1 oddział 6-letni, 15 uczniów oraz 3 oddziały 4-letnie, 37 uczniów w specjalnościach. Fortepian, akordeon, perkusja, wiolonczela, klarnet, trąbka. W szkole zatrudnionych jest zgodnie z kwalifikacjami 9 nauczycieli. Większość nauczycieli obecnie pracuje na części etatów. Głównie są to nauczyciele pracujący również w innych szkołach muzycznych, ale pozyskiwani są także nauczyciele m.in. z Ukrainy. Obecnie 2 osoby są w trakcie nostryfikacji dyplomów uczelni kijowskich. W ustawowym terminie do 15 września złożono 189 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. W uzasadnionych przypadkach można składać wnioski po terminie. Podstawowym kryterium ubiegania się o stypendium jest miesięczny dochód netto na osobę nie większy niż 600 zł. Maksymalna wysokość stypendium to 248 zł miesięcznie. Obecnie trwa przygotowanie decyzji w tym zakresie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w posiedzeniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Odbyło się 8 takich spotkań z udziałem sprawców oraz 9 spotkań z udziałem ofiar przemocy. W oparciu o skierowania wydane przez ośrodek, zarząd rejonowy PKPS zaopatrzył w żywność 800 mieszkańców miasta, wydano łącznie 14 397 kg produktów. W ramach akcji letniej 10 dzieci uczestniczyło w koloniach w Gdańsku, organizator kuratorium oświaty w Olsztynie, 12 dzieci w obozie harcerskim w Przerwankach, organizator Hufiec ZHP w Bartoszycach. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 55 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W ramach działalności merytorycznej Dziennego Domu Senior Plus uczestnicy korzystali z bieżącej oferty placówki, w tym m.in. z zajęć rękodzielniczych, usprawniających, komputerowych oraz zakresu aktywności społecznej. Zakończyły się działania organizowane w ramach 24. edycji bartoszyckich spotkań artystycznych osób niesamodzielnych. W ramach ustawy o dodatku osłonowym od stycznia bieżącego roku przyjęto łącznie 3598 wniosków o przyznanie świadczenia. Łącznie wypłacono 1 723 505 zł dla 3249 gospodarstw domowych. W ramach realizacji zadania z ustawy z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym od dnia 17 sierpnia przyjęto łącznie 895 wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3000 zł. W zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w okresie od 17 marca do chwili obecnej przyjęto 123 wnioski dotyczące 220 osób o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, w oparciu o które wypłacono 63 900 zł na rzecz 213 osób. Pokrywano koszty obiadów dla dzieci do końca czerwca 52 dzieci, od września 23 dzieci. Przyjęto 47 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych dla 68 dzieci, w oparciu o które na rzecz uprawnionych 49 dzieci wypłacono 25 085 zł.
Przyjęto 134 wnioski. Oświadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. W miejscu pobytu zweryfikowano 128 wniosków, zaś w oparciu o 104 wnioski dotyczące 140 osób wypłacono łącznie 468 680 zł. W pracach społecznie użytecznych na terenie ośrodka uczestniczą obecnie 4 osoby długotrwale bezrobotne, które wykonują prace porządkowe i remontowo-konserwatorskie. Z dniem 23 września bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła domowego są kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy. Albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy. Zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, zasilany peletem drzewnym lub rodzajem biomasy z włączeniem drewna kawałkowego. 1000 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilany drewnem kawałkowym. 500 złotych w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. 2000 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpoznania. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub albo podpisem osobistym. Wniosek na piśmie można złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze od godziny 7.30 do godziny 15.30. Druki wniosków można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Pieniężnego 10A lub na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, bądź na stronie ośrodka mobsbartoszyce.pl w zakładce wzory wniosków i formularzy. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 89 762 97 95 lub 89 762 97 93. Przeczytałem w taki szeroki sposób tą informację, żeby za pośrednictwem telewizji mogli się z nią zapoznać jak najszersze grono naszych mieszkańców. Środowiskowy Dom Samopomocy w okresie międzysesyjnym w ramach bieżącej działalności merytorycznej praca terapeutyczna obejmowała realizację bieżących treningów, zajęć między biurek oddzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych, wynikających z planu wspierającego, aktywizującego. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mieli możliwość wzięcia udziału w 17 inicjatywach o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, w tym m.in. w 5 powiatowych zawodach sportowo-rekreacyjnych osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Sionów w Bartoszycach, akcji Bezpieczna Wakacja 2022 bądź wodoodporny zorganizowanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, konkursie karaoke organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy Bratek w Ostródzie, zajął nasz Środowiskowy Dom Samopomocy trzecie miejsce, sparingów tenisa stołowego w grze miejskiej Tajemniczym Szlakiem Średniowiecza Reszla, udział w takiej grze miejskiej na terenie miasta Reszel i obchoda święta 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Dnia 30 czerwca ogłoszono wynik festiwalu Cyberpomysłów. W placówce przyznano dwa miejsca. 21 września w Bartoszyckim Domu Kultury odbyła się uroczysta gala z okazji 25-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy. Dodatkowe elementami obchodzonego jubileuszu był spektakl Źródło na podstawie twórczości lokalnej poetki pani Teresy Bratek oraz wernisaż prac powstałych w trakcie 21. pleneru plastyki realizowanego w ramach projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Proszę Państwa, do informacji z tego okresu załączyłem także wykaz zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym. Wyrażam nadzieję, że Państwo zwolnicie mnie z szczegółowego i szczegółowej informacji w tym zakresie. Jest załączona w materiałach dla Państwa radnych.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat usłyszanej informacji? Pierwszy był Pan Radny Puszko, a później to proszę podnosić palce, bo nie wiem kto. Pan Azarewicz będzie drugi. Szanowni Państwo, ja tutaj chciałbym zadać kilka pytań do działalności Pana Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Pierwsze pytanie dotyczy właśnie dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych, kiedy te dodatki będą wypłacane, bo właśnie o to mieszkańcy dopytują. I czy miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa? Następne pytanie dotyczy punktu szóstego związanego właśnie z działalnością wydziału inwestycyjnego. Ten punkt właśnie dotyczy złożenia, przygotowania wniosku o dofinansowanie oświetlenia czterech przejść pieszych przy Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 oraz Przedszkola Stokrotka. Czy ten wniosek został już złożony? Chciałbym się dowiedzieć. I dlaczego na przykład tutaj nie uwzględniono oświetlenia przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 4. Tam jest przecież droga wojewódzka, ona jest bardzo ruchliwa. Także jakie tutaj kryteria w ogóle stosowane były i czy ten wniosek został już złożony? Jeżeli nie został złożony, to proszę dopisać dofinansowanie przejścia przy Szkole Podstawowej nr 4. To jest naprawdę droga wojewódzka, tam zdarzały się wypadki i proszę, żeby to zostało uwzględnione. Kolejne. Ale tutaj jest informacja, że został przygotowany, że nie złożony. A, no to dobrze, to przy następnym proszę to uwzględnić. I jeszcze mam pytanie dotyczące właśnie łatania dziur. Bo tutaj mamy działalność międzysesyjną, czyli od 30 czerwca do 28 września. No i że zakończono właśnie łatanie naszych dziur, a będziemy dzisiaj jak gdyby też przyznawać środki finansowe na zakup malowarki do pasów drogowych. Bardzo dobrze, że takie urządzenie zostanie zakupione, ale rezygnujemy z recyklera. A recykler, nie wiem czy mieszkańcy o tym wiedzą, to jest takie urządzenie, o którym marzy każde miasto. To jest marzenie każdego miasta. To urządzenie po prostu umożliwia nam jak gdyby powtórne wykorzystanie tej masy asfaltowej. A my z takiego urządzenia rezygnujemy. Przecież to są, no ale to trzeba przemyśleć. No przecież samorządy o tym marzą, a my co, przez pół roku będziemy te dziury łatać? A jakbyśmy mieli to urządzenie, to moglibyśmy te dziury załatać w ciągu 2 miesięcy. No. No gdzie tu logika w ogóle jest? Przecież samorządy marzą o recyklerach, a my rezygnujemy no, z takiego urządzenia. I co, będziemy na masy bitumiczne wydawać ogromne pieniądze? Także proszę to wycofać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, umówiliśmy się z Panem Burmistrzem, żeby wyczerpujące odpowiedzi mógł udzielić. Trzy pytania, zadane były trzy pytania, Pan Burmistrz odpowie i następni Panowie, jeśli będą mieli po jednym pytaniu, to trzy osoby, a jeśli więcej, to i Panie. Tak. Także proszę Panie Burmistrzu na te pytania. Jeśli Pana. Chodzi o dodatek węglowy, nie wiem, nie widzę tu Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale Pan Skarbnik, ponieważ zajmował się tym tematem w związku z dzisiejszą sesją. W materiałach jest? Tak. Od października będzie wypłacany. I ta zmiana chyba dzisiaj na sesji, tak panie skarbniku, jest jeśli chodzi o dofinansowanie. Jeśli chodzi o punkt szósty, to rozumiem panie radny, że już komentarza nie wymaga po tej informacji tutaj, że te cztery wnioski zostały już złożone, a następne bardzo na pewno będziemy to brali poważnie pod rozwagę i pana postulat w tym zakresie przyjmujemy. Tylko tutaj dopowiadają mi koledzy, że dotyczy to wyłącznie dróg, gdzie zarządcą jest gmina. Czyli pana wniosek możemy ewentualnie przesłać do zarządu dróg wojewódzkich, tak? Skoro to jest droga wojewódzka, żeby oni też mogli ewentualnie aplikować o to, bo nie ma takich przeszkód, moim zdaniem, żeby oni. I taki wniosek pana dzisiaj zarejestrowany na sesji prześlemy. I sprawę dotyczącą łatania dziur i tego, czy wybierać recykler, ja też potwierdzam, że to jest bardzo ważne urządzenie, bo mam to doświadczenie z poprzedniej miejsca pracy, ale chciałbym tutaj o informację
w tym momencie poprosić pana dyrektora Krzysztofa Jerzyły, który na pewno państwu przedstawi i ten zakres łatania dziur, jaki ma w tej chwili, sposoby technologiczne i ten wniosek o zmianę, jeśli chodzi, co prawda to będzie jeszcze przedmiotem sesji, ale już może kolejnego punktu, ale może w tej chwili taka informacja będzie przydatna. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Panie burmistrzu, państwo radni. Zrezygnowaliśmy z tego recyklera świadomie. Recykler w ciągu ostatnich miesięcy podrożał o 120%. Te 100 tysięcy nie starczyłoby nawet na pół recyklera, to po pierwsze. Po drugie, nasz zakład mieści się w centrum osiedla mieszkaniowego. Uruchamianie takiego recyklera w granicach godziny 3 czy 4, po to, żeby on na godzinę 7-8 był gotowy z tą masą, ja sobie tego nie wyobrażam, co by się działo, gdybyśmy tak. Najbezpieczniejszym i najszybszym mimo wszystko sposobem łatania tych naszych dziur jest wzięcie gorącej, gotowej masy z PRD, z Dworzec Miejski, z tak zwanego piekiełka i użycie jej na naszych drogach. Ilość dziur, jak widać, maleje. Odpadła ulica Poniatowskiego, miała odpaść ulica Andersa, ale jednak na tej ulicy Andersa musieliśmy łatać w związku z przesunięciem. Gdybyśmy chcieli, recykler wytwarza jednorazowo do 600 kg masy. No tak, za 1 000 000 zł na przykład. Ten, który chcieliśmy kupić, miał kosztować do 130 tysięcy złotych. W tej chwili kosztuje 270 prawie. No prawie. Ma moc wytwórczą 600 kg. Więc jakbyśmy chcieli tak tymi 600 kg codziennie, to przypuszczam, że do zimy byśmy się nie wyrobili. A tak mamy to w lipcu zakończone. Czyli do lipca trwa łatanie dziur, tak? Tak, najdłużej, samo łatanie nie jest procesem długotrwałym. Najwięcej czasu spędzamy na wycinaniu, usuwaniu romoszu i tak dalej. To jest najbardziej pracochłonny okres. A tak jesteśmy w stanie tym recyklerem, no może tonę 200 dziennie byśmy ułożyli masy, natomiast biorąc ją gotową z zakładu wytwórczego, robiliśmy 12 do 18 ton dziennie nawet. Jeśli był front przygotowany w... Ale panie radny, umówmy się, żeby to było. Nie prowadzimy debaty. Zadał pan pytanie, odpowiedź i nie prowadzimy debaty, bo zbyt długo to będzie trwało. Ja przepraszam, panie przewodniczący, ale to jest ważne, to co pan chce teraz, bo to ważna jest analiza ekonomiczna. Dobrze. Czy to się opłaca, kiedy nastąpiłby zwrot, tak? Jeszcze raz podtrzymuję swoje pytanie, odpowiedź, ewentualnie dodatkowe pytanie, żebyśmy debatę tu nie prowadzili, bo nie sposób będzie to dokończyć. Ja chciałbym się dowiedzieć właśnie to, co pani radna Machniewska tutaj powiedziała, że jak to będzie wyglądało pod względem ekonomicznym, bo to chyba nas najbardziej interesuje, prawda? Czy się opłaca, czy nie? Czy była taka analiza prowadzona? Nawet jakbyśmy wydali te 1 000 000 zł, czy kiedy by to nam się zwróciło? To tak jak z tym oświetleniem, prawda? Ktoś powie, że oświetlenie LED-owe, no to są ogromne pieniądze, ale to się zwraca. Oczywiście. Tak? Tak samo też jak fotowoltaika, też to produkuje nam energii, to też się opłaca. Mamy za mało tej fotowoltaiki. Prowadziliśmy rozmowy w tej firmie, która produkuje masę i oni też mają swój recykler. I mówią, że tona masy z recyklera jest około 2 do 2,5 razy droższa niż z instalacji, którą wytwarzają masę. Jednorazowo bierzemy 6 ton, natomiast gdybyśmy te 6 ton, to jest 10 recyklerów, bardzo duża ilość butli gazowych, bo to jest gazem przecież wszystko podgrzewane i tak dalej. Tona masy z recyklera jest około 2 razy droższa niż tona masy z instalacji bezpośrednio wziętej z... Tak. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze. Dziękuję. Proszę bardzo, był pan drugi, pan radny Azarewicz, później pani Ania Binięda. Ja chciałem zapytać, dotyczy Wydziału Gospodarki Mienia Przestrzennego. Chodzi mi o punkt E oraz o przetarg dodatkowo użytkowanie wieczyste działki przy ulicy Kętrzyńskiej na produkcję składową i magazynową. Jaki podmiot po prostu ten przetarg wygrał? Dobrze, proszę bardzo, pani radna Binięda.
to działa. Ja chciałabym odnośnie trzech wydziałów zadać pytanie. Pierwsze pytanie dotyczy Wydziału Techniczno-Komunalnego. Przygotowano wnioski na zezwolenie usunięcia drzew. Chciałabym się dowiedzieć, które to drzewa pójdą pod topór i ewentualnie jakie uzasadnienie jest tego. Czy one są po prostu stare i zagrażają, czy na przykład uniemożliwiają przeprowadzenie jakiejś inwestycji. Drugie pytanie dotyczy Wydziału Spraw Społecznych. Podpisano dwie umowy dotacyjne z zakresu opieki nad zwierzętami i dofinansowanie uzyskały dwa stowarzyszenia. Moje pytanie dotyczy, jak wielkie dofinansowanie, wielkie w cudzysłowie, bo pewnie nie było duże, ale chciałabym się dowiedzieć, ile dostały te stowarzyszenia. Trzecie pytanie dotyczy Zespołu Administracji Oświaty i Szkoły Muzycznej. Myślę, że to do pana dyrektora chyba, tak? ZAO. Czy dzieci sześcioletnie, które teraz już przystępują do tych do szkoły muzycznej, czy dzieci sześcioletnie muszą mieć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby mogły uczestniczyć w zajęciach szkoły muzycznej, jeśli chodzi o gotowość, bo spotkałam się z takim przypadkiem. Dziękuję, wszystko. Dziękuję. Tak, teraz odpowiedzi proszę. O pierwsze pytanie, no bardzo proszę o szczegóły, jeśli możemy nimi w tej chwili, możemy je przedstawić panią kierownik Łasiuk. O pytanie pana radnego Zarewicza co do nabywcy tej działki przy ulicy Kęczyńskiej. Bardzo proszę pani kierownik. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, państwo, panowie radni. Działkę na ulicy Kętrzyńskiej nabył tutaj nasz lokalny przedsiębiorca, spółka WM Glas z Bartoszyc. I to jest teren na ulicy Kętrzyńskiej przyległy do nieruchomości, które oni już posiadają, więc po prostu zakładają rozwód tej firmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o drugie pytania, bardzo bym prosił pana kierownika Sekitę i wyjaśnienie, o ile to jest możliwe, w sposób w miarę szczegółowy tego pytania pani radnej Biniendy co do drzew i ich wycięcia. Proszę. Panie przewodniczący, państwo radni, to jest takie dosyć szczegółowe pytanie, wymagające powiedzmy no takiej dosyć również szczegółowej odpowiedzi, dlatego też ja sobie pozwolę przygotować to na piśmie. Pracownik, który się tym zajmuje, przygotuje i pani radna to otrzyma i państwo również do swojej wiadomości. Natomiast powiem tylko tak ogólnie, że my jako gmina wnioski o wycinkę drzew kierujemy do starostwa powiatowego i starostwo podejmuje decyzję o tych wycinkach. Głównie jest to wzgląd taki, że drzewa są w złej kondycji fizycznej, suche, usunięte, zagrażają bezpieczeństwu, dlatego też staramy się je wycinać. Natomiast co do szczegółowości, to pozwolę sobie tu udzielić na piśmie, tak? Dziękuję bardzo, panie kierowniku. Jeśli pani radna jest usatysfakcjonowana takim trybem odpowiedzi, tak, jeśli chodzi o szczegóły, to państwu przedstawimy. Kolejne pytanie, bardzo bym prosił panią kierownik wydziału, panią Szuter, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tego konkursu i kwoty, które miały miejsce przy rozstrzygnięciu. Szanowni państwo, jeśli chodzi o konkurs dotacyjny, to rozpisany był na kwotę 4000 zł. I tutaj te dwa stowarzyszenia, czyli Fundacja Niechcianych Zwierząt otrzymała kwotę 2,5 tysiąca złotych, a Stowarzyszenie Bartkot 1500. I tu chciałam jeszcze nadmienić, że to tak naprawdę pierwszy raz rozpisujemy taki konkurs. Stowarzyszenia nie mają doświadczenia jeszcze, jeśli chodzi o podpisanie projektów tego typu, ale się wdrażają i myślę, że to będzie z powodzeniem. Dziękuję. To jest pytanie na przyszły rok, tak? To w tym roku państwo ustaliliście, że ta kwota 4000 jest na początek. Dziękuję. Jeśli chodzi o kolejne pytanie, tu konsultowałem w międzyczasie z panem dyrektorem Zdzisławem Żydko. Wie pan, jest to bardzo szczegółowa kwestia, nie posiadamy wiedzy w tym zakresie. Ustalimy to z panem dyrektorem, czy takie rzeczywiście wymogi są, czy one są przewidziane stosownymi przepisami i w jakim zakresie, dobrze? Dziękuję bardzo. Dobrze. Teraz pan Karol Kapuściński, później pan Radny Lidziński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Nie, to już ostatnio też tak było. Dobrze, mam tutaj pytanie odnośnie działań miasta w kolejnych latach w zakresie energetycznym. Planowane są montaże kolejnych instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych.
zgodnie ze strategią gminy. Chciałbym się zapytać, czy w jaki sposób będzie to realizowane, w jakiej formie, czy to będzie jakieś partnerstwo publiczno-prywatne, czy to będzie zakup, kredyt, dofinansowanie, jak to jest, czy to będzie za jednym rzutem na wszystkich obiektach, gdzie można zrobić to, czy to będzie rozparcelowane na poszczególne lata, bo są różne rozwiązania i bo naprawdę jest wiele z tych rozwiązań odnośnie finansowania instalacji fotowoltaicznych i można było z wielu by skorzystać, więc dlatego pytam w tej formie. Proszę bardzo, pan radny Lidziński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, mam kilka pytań, więc nie wiem, czy wszystkie naraz, czy pan chce, żeby to były tylko trzy pytania, dołożyć tutaj dwa. Dobrze. Pytanie dotyczy przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego. Chciałem zapytać, czy to dotyczy tych obowiązujących kredytów, czy to jest nowy kredyt? Jeżeli nowy, to na jaką kwotę będzie ten kredyt? 8 milionów. Okay. To już jest odpowiedź, tak? Tak, dziękuję. I proszę, teraz pytanie dotyczące Wydziału Techniczno-Komunalnego w punkcie trzecim. Tam jest informacja o tym, że wysłano kierowników, dyrektorów, prezesów jednostek do jednostek i podjęcie działań o zastosowanie oszczędności paliw stałych, gazu, drewna, energii elektrycznej. Rozumiem, że jest to związane z podwyżką energii we wszystkich jednostkach. Chciałem zapytać, o ile zwiększyły się koszty energii, procentowo może być, w stosunku do roku 2021, w tym roku 2022, za prąd i gaz. Jak wygląda sytuacja na rok 2023? Czy istnieje w związku z tym zagrożenie braku środków finansowych na oświetlenie ulic czy budynków użyteczności publicznej w tym roku i w sezonie jesienno-zimowym? Czy są przewidywane w tym zakresie jakieś oszczędności w mieście? Czy którakolwiek spółka czy jednostka podległa burmistrzowi miasta zgłaszała problemy w związku z tym z nierealizacją swojego budżetu do końca roku, czyli że zabraknie środków finansowych na ten cel w jednostkach? I czy umowy z dostawcami prądu i gazu są podpisywane zawierane indywidualnie przez jednostki, czy to jest organizowany przetarg dla wszystkich jednostek przez Urząd Miasta? Tego nie wiem. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo o odpowiedzi. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pytanie pana radnego Kapuścińskiego. Powiem najogólniej, panie Karolu, sytuacja jest, jak pan też analizuje, bardzo dynamiczna. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że w zakresie możliwości realizacji tych różnych przedsięwzięć w zakresie montażu kolejnych instalacji fotowoltaicznych, urządzeń do kompensacji, czy też pozostałych jakichś rozwiązań w zakresie energooszczędnym, będziemy analizowali na bieżąco sytuację. Dzisiaj państwo przyjmujecie strategię rozwoju naszego miasta. Tam też są stosowne zapisy i będziemy ją analizowali i wybierali najbardziej korzystne narzędzia do realizacji tych zadań. Wiemy jedno i państwu dzisiaj dlatego to przedstawiłem, te informacje z zakresie efektywności energetycznej, że te działania, które już zostały wcześniej, w poprzednich latach podjęte, skutkują konkretnymi oszczędnościami natury finansowej, a także moim zdaniem jakościowo i technologicznie wpisują się w nowoczesne rozwiązania na przyszłość. Bardzo ważną kwestię, proszę państwa, i przepraszam, że ten wątek poruszę, to będzie kwestia, mam nadzieję, ciągle ufam, mimo tych różnych sytuacji, napięć natury, bym powiedział, politycznej pomiędzy Polską a Unią Europejską, że wejdzie w życie KPO. I tam jest bardzo daleki pakiet dla samorządów i dla podmiotów różnych gospodarczych w zakresie odnawialnych źródeł energii i w zakresie różnych rozwiązań natury niskoemisyjnych, w zakresie rozwiązań technologicznych. I to byłby bardzo poważny zastrzyk środków finansowych dla każdego samorządu, w tym dla Bartoszyc. Także będziemy tą sprawę w sposób bardzo poważny i bardzo na bieżąco analizować, monitorować, tak żeby tylko się pojawią jakieś
jakieś rozwiązania, jakieś granty, jakieś fundusze i oczekujemy także od Państwa sugestii w tym zakresie, informacji o takiej wzajemnej współpracy, bo zawsze w tym zakresie jest to bardzo ważny przedmiot kwestii. Druga sprawa, jeśli chodzi o to pytanie dotyczące kredytu, to tak jak już Pan usłyszał odpowiedź Pana skarbnika, jeśli chodzi o te 8 milionów. Natomiast sprawę dotyczącą jeszcze tych kwestii, które Pan poruszył, to przetargu na energię elektryczną, to my jesteśmy w tej chwili w okresie złożenia specyfikacji i ogłoszenia przetargu już. I rozstrzygnięcie mamy, Panie Czesławie, do końca października. 26 października i wie Pan, i wtedy będziemy mieli pełną informację na temat, tym bardziej, że jak Państwo słyszeli, na pewno wczoraj została przedłożona jedna z wersji, bo tych uchwał jest, ustaw jest kilka, wersja zamrażająca, jeśli chodzi o pewne kwoty dotyczące produkcji energii elektrycznej na terenie Polski. I to może być zupełnie nowe rozwiązanie, które będzie mówiło o tej kwocie bazowej, którą zakłady energetyczne będą mogły obciążać różne podmioty wrażliwe, w tym samorządy. I wtedy będziemy podejmowali już stosowne decyzje po wejściu w życie i tej ustawy, i przede wszystkim rozstrzygnięcia może w tym zakresie, jeśli chodzi o nasz parlament. Chciałby coś jeszcze dodać Pan skarbnik? Proszę bardzo. Bo Pan Rady się pytał o czy gotowałem do mikrofonu. Do mikrofonu, bo się nie nagra. Nie dojdzie. Nie dojdzie. Proszę, proszę bardzo. Bo Pan Radny zadawał pytanie, czy jakieś jednostki zgłaszały problemy z realizacją planu finansowego, że nie starczy, zabraknie. Tak, zgłaszały. Były to BOSIR, BEDEK, było to ZAO, był to MOPS, ale w zakresie jakby realizacji zadań, tak, nie na bieżącą działalność jako ośrodka, tylko w zakresie realizacji zadań dodatków mieszkaniowych, co częściowo dzisiaj tam realizujemy. Jeżeli chodzi o ZAO, dotyczy czynszów za te pomieszczenia, w których realizowana jest opieka dla dzieci do lat 3. Jeżeli chodzi o BEDEK, to dzisiaj jest, tak? Jeżeli chodzi o BOSIR, to jest wniosek komisji o wycofanie tego na razie i odłożenie, będzie wniosek do następnej sesji. Jeżeli chodzi o ZAO, tu po rozmowie z główną księgową stwierdziliśmy, że na razie wstrzymamy, pojawią się może gdzie indziej oszczędności i po prostu przesuniemy środki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, to wszystko już, tak? Rozumiem chyba odpowiedzi. Dobrze, dziękuję. Pani Przewodnicząca Basak, proszę. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam tutaj pytanie odnośnie Wydziału Inwestycyjnego, a konkretnie odnośnie obudowy śmietnikowej przy ulicy Wolskiego. Wygląda bardzo ładnie i mieszkańcy są zadowoleni, ale obok jest śmietnik, który jest niewypróżniany przez dłuższy okres czasu i mnóstwo śmieci lata wokół, a mieszkańcy z całego miasta przyjeżdżają i śmieci tam zostawiają, więc no, wygląda to bardzo nieestetycznie. I czy Państwo zamierzacie ten drugi śmietnik usunąć? Bo rzeczywiście powód tej obudowy śmietnikowej był związany z tym, że mnóstwo śmieci latało wokół, a ten śmietnik jest usytuowany bliżej bloku Wolskiego 5. To jest jakby jedna rzecz. Druga odnośnie Wydziału Techniczno-Komunalnego, a mianowicie chodzi o wykonanie deratyzacji sieci kanalizacji sanitarnej, za co ja bardzo gorąco dziękuję w imieniu mieszkańców Słowackiego 2830. Dziękuję burmistrzowi, ale dziękuję przede wszystkim panu prezesowi Wojciechowi Malickiemu za to, że bardzo szybko zareagował wręcz no, na mój telefon i dodatkowo wykonał jeszcze deratyzację i wydaje się, że problem jest zażegnany. Natomiast z racji tego, że jest to system naczyń połączonych, to Jerzy, panie komendancie, dziękuję bardzo za to, bo Matis też jest jakby dodatkiem do tego wszystkiego, bo tam te różne nieczystości w Matizie były przechowywane, znaczy magazynowane, są w wciąż, a człowiek jednak zgodził się, żeby tak, na to, żeby zmienić miejsce zamieszkania. Ja proszę radnych o zachowanie spokoju na sali.
Matis stoi, ale no najważniejszy Panie jakby problem został... Przerwijcie rozmowy, bo to nie wolno, tak? Najważniejszy problem został zażegnany, za co też bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję bardzo. Pan radny Lipiejko, później pan radny Darski. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Ja do punktu siódmego chciałbym tylko zapytać o dofinansowanie na te wszystkie ulice, które zostały wymienione. Nie widzę i nie pamiętam o nic o ulicy Sportowej. Takie mam pytanie o ulicę Sportową. Czy ulica Sportowa będzie w jakimś tam etapie złożony będzie wniosek, czy dokumentacja jest, czy nie ma? I czy do ulicy Sportowej należy ten parking przy stadionie, czy ten parking jest do stadionu? Bo wiem, że kiedyś tam o stadionie było jakaś jakby tutaj chyba nawet nie wiem, czy dam finansowanie jest już na stadion, tylko teraz nie wiem, czy to należy do ulicy Sportowej parking, czy do ulicy, czy do stadionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Darski. Szanowni Państwo, w kilku wydział inwestycyjny. Mam takie pytanie, bo tu jest wystąpiono o pieniądze o remont kładki dla pieszych na rzecz Suszyca. O którą tu kładkę chodzi? Na Leśnej. To jest co na cmentarz się idzie. Za szkołą ukraińską. To most. To most. Tam są dwa obiekty mostowe, kładka i most. Będzie to przybudowane. Czy chodzi tu o kładkę przy ośrodku? Nie, mi chodzi o co? Czy zresztą później pokażę to na slajdzie. O kładkę na rzecz Suszyca, która nie jest, nie może nią przejść przy ośrodku TPD. Nie to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest zagrożenie. Teraz tak, kiedy należy oczekiwać, bo te pomosty zamknięte w miejscu rekreacyjnym tak trochę szpeciły. Widzę, że dokumentacja projektowa jest. Kiedy przystąpi się do po prostu realizacji tego projektu? To jest w temacie wydział inwestycyjny. Zieleń miejska. Temat był poruszany przez kilkoro radnych, nie pamiętam przez kogo. W każdym razie chodziło o przystanki komunikacji miejskiej, że tam nie było na wielu przystankach rozkładów jazdy, albo rozkłady jazdy były zdewastowane. Widzę, że tutaj umyto przystanki komunikacji miejskiej, ale oprócz tego, że trzeba tam, żeby te były rozkłady jazdy tam w jakiś sposób, nie wszędzie wywieszone, to trzeba też je odmalować. Pokażę, jak są. Pytanie, które no, bulwersuje, ludzie też pytają, było poruszane też w prasie lokalnej, jeśli chodzi o informacje z działalności burmistrza. Był wyjazd na imprezę diskopolową gdzieś tam, jeśli pamiętam gdzie, gdzie dla pana Zenka Martyniuka przekazano jakieś puchary, jakieś listy. Coś na ten temat bliżej, w ramach czego, bo to Wydział Kultury i Sportu, no, ja niewiele wiem, a w informacji, bo ważna informacja, pan burmistrz był, promował miasto, cokolwiek na ten temat, bardzo proszę. To nie jest śmieszne, to jest po prostu bardzo poważna sprawa, bo burmistrz promował miasto, że tak powiem poważnie. Proszę Państwa, następny temat poruszałem na którejś z poprzedniej sesji. Obchody rocznic patriotycznych, okrągłych i tak dalej. Trochę nie popisaliśmy się, jeśli chodzi o 3 maja i 2 maja. Pan burmistrz mi zapewniał, że trzeba na tym się pochylić, że musimy wrócić do jakichś spotkań, uzgodnień. I znowu była trochę taka dziwna sytuacja, jeśli chodzi o składanie zniczy i wieńców i kwiatów przy Orle Białym na rocznicę Powstania Warszawskiego. Starostwo oddzielnie składało, miasto oddzielnie. Czy to się godzi, czy to tak powinno być, o co tu chodzi, czy jakieś skłócenie. Nie powinno być skłócenia w społeczności naszej lokalnej. Pytanie w temacie zespół administracyjno-oświaty. W kwietniu chyba czy w marcu było otwarcie na zgłoszenie do programu Poznaj Polskę. Teraz było zgłoszenie też we wrześniu. Chciałbym wiedzieć, ile szkół się tym zainteresowało, ile szkół złożyło wnioski o dofinansowanie w programie Poznaj Polskę. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę o odpowiedź.
Może w tych kwestiach, które poruszyła pani Katarzyna Basak, to sprawa tej deratyzacji chyba już jest wyjaśniona na tym etapie, bo pani złożyła podziękowania, ale mamy kwestię tego śmietnika nowo wybudowanego i tego bieżącego, który jeszcze dalej funkcjonuje w takim, a nie w innym kształcie. Bardzo proszę pana kierownika, czy ma w tym zakresie, ponieważ ten wydział odpowiada za gospodarkę odpadami. Bardzo proszę o kilka zdań. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, tylko króciutko. Oczywiście naturalnie, że ten śmietnik, ta obudowa zostanie usunięta i takie zadanie zostanie zlecone. Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoliłby... Komunikacja miejska może. Ja bym tylko króciutko odniósł się jeszcze do tych pytań, które zadał Pan Radny Lidziński, tak? Dotyczące te informacje związane z oszczędnością energii i tym pismem pana burmistrza z apelem. Oczywiście jest to jak najbardziej na czasie taka informacja związana z tym, że wszyscy musimy się przykładać do takiego działania jak oszczędność, bo to są nasze pieniądze, nasza kasa i o te środki publiczne musimy dbać, tak? Jak wygląda sytuacja z cenami energii na rok 2023? Drodzy Państwo, tego tak do końca naprawdę nie wiemy, bo jak przytoczę tylko historię ceny w roku bieżącym, czyli 2022, to powiem tak, że do lutego jeszcze mieliśmy cenę za energię elektryczną, za zakup energii, tak? Nie za dystrybucję, tylko za sam zakup. To było 40 groszy za kilowatogodzinę. Po przetargach, w związku z tym, że firma, która nam dostarczała energię do końca lutego bieżącego roku, nam wypowiedziała tę umowę, to cena energii się ukształtowała na poziomie około złotówki za kilowatogodzinę, włącznie z VAT-em, tak? Plus do tego 5% VAT-u. Natomiast teraz są takie różne informacje z firm, które dostarczają energii, że ta energia może się kształtować nawet w granicach 2 do 2,50 zł za kilowatogodzinę netto. W związku z tym jest to potężny jak gdyby wzrost i potężna skala tego problemu, ale tutaj, jak pan burmistrz zaznaczył, z informacji rządowych są takie przecieki, że być może ta cena zostanie ustalona na poziomie ponad 600 zł za kilowatogodzinę i wtedy byłoby to naprawdę dla nas świetna i piękna sprawa, gdyby taka informacja się za megawatogodzinę. 600 zł za megawatogodzinę, czyli 60 groszy za kilowatogodzinę, tak? Byłoby to naprawdę bardzo dobrze. Tak chciałem. Panie kierowniku, czy można prosić jeszcze o pewną informację dotyczącą tu pytania pana Darskiego, jak rozumiem, jeśli chodzi o przystanki komunikacji miejskiej? Przystanki komunikacji miejskiej na bieżąco, jak Państwo zauważyliście, są odnawiane przez Zakład Usług Komunalnych, a te ewentualne braki rozkładów na niektórych z nich zostaną oczywiście uzupełnione. Poprosimy o to firmę, która się tym zajmuje, czyli firmę Delux, która jest przewoźnikiem na dzień dzisiejszy na komunikacji miejskiej. Może informacja w sprawie pomostów i tej dokumentacji, czy to pani Hilmanowicz jest tam na tym etapie, tak? Dziękuję. Tak, tak. Jest pani Hilmanowicz? Bardzo proszę, jeśli chodzi o tą dokumentację i ten zakres prac nad rewitalizacją jeziorka w zakresie pomostów. Proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, w tej chwili jesteśmy dokumentacyjnie przygotowani, jeżeli chodzi o przebudowę pomostów przy jeziorku. Będzie to wpisane w planie budżetu na rok 2023. Jeżeli chodzi o ulicę Sportową, dokumentacyjnie nie jesteśmy przygotowani, w związku z tym nie mogliśmy aplikować. Parking jest przynależny do stadionu i w ramach inwestycji rozbudowa stadionu będzie również przebudowywany parking. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. No, temat, który jest tematem wywołanym przez pana Darskiego, wymaga kilku zdań komentarza. Panie dyrektorze, zwracam się do pana Kamila Runiewicza, bo pan był w tej delegacji razem z panem burmistrzem w Mości Brodach. Proszę o kilka zdań chociaż, panie Kamilu. Szanowni państwo, szanowni radni, państwo przewodniczący, panie burmistrzu. Wyjazd 15 sierpnia dokładnie miał miejsce na festiwal w Mości Brodach. Chciałbym, żeby nie było to traktowane jako tylko promocja Bartoszyc, ponieważ tam pojechaliśmy troszeczkę w innym celu. Celem głównym było nawiązanie współpracy na przyszły rok. Oczywiście wszystko będzie uzależnione również od naszych możliwości technicznych, finansowych, ale festiwal w Mości Brodach, była to już 10. edycja, jest jednym z najlepiej rozwijających się festiwali, gdzie
gdzie jest przegląd grup Disco Polo. Pomiędzy tym odbywają się również koncerty różnych gwiazd, największych gwiazd muzyki Disco Polo. Pomysł na przyszłość jest taki, nie chciałbym tutaj szczegółów zdradzać, aby w przyszłym roku eliminacje wstępne odbyły się w naszym mieście, w Bartoszycach, do którego chcemy ściągnąć rzesze ludzi, nie tylko mieszkańców Bartoszyc, ale również mieszkańców całej Polski. Także to było głównym celem tego wyjazdu, a przy tej okazji faktycznie forma promocji naszego miasta, ponieważ ze sceny kilka tysięcy osób z całej Polski usłyszało o Bartoszycach. Wyszliśmy na scenę, złożyliśmy wszystkim życzenia, wręczyliśmy skromne dyplomy, puchary dla pana Zenka Martyniuka, dla Zbyszka Perkowskiego, który jest z nami od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o bartoszycką galę Disco Polo. Dlaczego Zenon Martyniuk jest traktowany jako król w tej branży, w tej dziedzinie muzyki, w tym gatunku, więc no, podkreśliliśmy ten fakt, zaznaczyliśmy nasze miasto, Bartoszyce, no i na tym jakby na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, w fajnym kierunku idziecie. Potwierdzam, to jest bardzo dobry kierunek. W ogóle każdy festiwal, szanowni państwo, my powinniśmy już dawno mieć taką imprezę festiwalową, czy Disco Polo, czy jakakolwiek, ale powinniśmy mieć taką festiwalową imprezę, która będzie nas rozsławiała, i to jest dobry kierunek, ale mam nadzieję, że wy też pomyśleliście o zapleczu, bo przyjadą ludzie, a gdzie mają nocować? No, zjeść to jeszcze postaramy się, prawda, włączyć przedsiębiorców, ale sprawy noclegowe, no to jest problem. Mam nadzieję, że też nad tym myślicie. Jeśli chodzi o zaplecze noclegowe, o to się nie martwimy, ponieważ będzie to impreza, będzie to wydarzenie jednodniowe, czyli około 50, ponad 50 grup wystąpi w naszym mieście. Zostanie wyłoniona złota dziesiątka, która finalnie wystąpi w Mości Brodach. I to żeśmy ustalili. Ja bardziej się broję o zaplecze techniczne pod kątem ustawienia sceny, zrobienia imprezy masowej, ponieważ no, najprawdopodobniej Plac Bohaterów Westerplatte w przyszłym roku będzie modernizowany pod kątem budowy nowego amfiteatru. Mało tego, przy tej okazji powiem o jeszcze jednym festiwalu. Szanowni państwo, podczas spotkań z artystami, artyści do nas przyjeżdżają, my gdzieś tam się spotykamy z artystami. W tym roku wystąpiła u nas Ewa Błaszczyk, z którą udało się ustalić jeszcze jedną kwestię. Jest tak zwany zapomniany festiwal Wolni od Zła, festiwal imienia Marka Kotańskiego, który w którymś tam mieście w Polsce został zażegnany, i ten festiwal najprawdopodobniej w przyszłym roku uruchomimy w Bartoszycach. Miejmy nadzieję, będzie to fantastyczne wydarzenie na skalę całej Polski. Dziękujemy bardzo. Ja może jeszcze w jednym zdaniu tylko... Po polsku, co to adrem? Do rzeczy, rozumiem. Panie dyrektorze, szanowny panie dyrektorze, mi nie chodziło o to, że coś tam, bo tutaj takie komentarze, że to już jest głośnie tego. Mi chodziło o to, że takie wielkie wydarzenie z takim sukcesem po prostu zostało pominięte w informacji z działalności pana burmistrza. Tylko tyle i aż tyle. Rozumiem. Żadna to nie była wycieczka ani do pana, ani do... Dobrze. Czy ktoś jeszcze jeszcze pani radna była pierwsza, pani Machniewska, później pan Chciałbym tylko odpowiedzieć na jeszcze jedną kwestię pana Darskiego, jeśli można, dobrze? A to proszę. Bo na tą ostatnią. Ja myślę, że wracając do tych obchodów rocznic patriotycznych, do tych różnych spotkań wspólnych, jest to na pewno takie zadanie dla obu samorządów i nie tylko dla tych samorządów, dla nas wszystkich, żebyśmy w sposób taki pełny, patriotyczny Polski i z takim, bo nas na to jest stać i wiele jest tego przykładów, chociażby piękne uroczystości 1 sierpnia z wystawą, z piękną komunikacją historyczną do młodych ludzi, żebyśmy to mogli w sposób jeszcze lepszy organizować. To tylko taką wyrażę nadzieję. A jeśli chodzi o program Poznaj Polskę, to nie wiem, czy pan dyrektor Żydko dysponuje informacjami w tym zakresie.
jeśli chodzi o nasze szkoły? Czy chodzi o program Poznaj Polskę. Poznaj Polskę, czy biorą udział, czy są jakieś zgłoszenia? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w poprzednich edycjach wnioski złożyły dwie szkoły, szkoła numer 3 i szkoła numer 8. Złożyły wnioski, otrzymały dofinansowanie, młodzież była na tych wycieczkach. W tej edycji, w tym momencie mamy wniosek jednej szkoły, szkoły podstawowej numer 1 i czekamy na rozstrzygnięcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Radna Machniewska. Ja powrócę do tematu recyklera, Panie Burmistrzu. Pan mówił, że miał... No właściwie wtedy, gdy pan zarządzał Kętrzynem, to zdecydował się pan na zakup recyklera, prawda? I tu jest takim wycofanie się z tej decyzji zakupu wyłania taki znak zapytania. Jak to jest, że najpierw się zdecydowaliśmy zakupić recykler i wtedy nam się opłacało. Teraz zasłaniamy się podwyżką, znaczy uzasadniamy podwyżkę sprzętu, przy czym jeżeli sprzęt poszedł w górę, to i materiały poszły w górę, czyli jakoś tak do mnie nie dociera, że kupowanie od firmy zewnętrznej gotowej masy bitumicznej, dobrze mówię, że to się raptem zaczyna opłacać. No wszystko poszło w górę, ale się z tego wycofaliśmy. Poza tym twierdzi pan, że masa, która będzie wytwarzana, to będzie no, w ilości tam 600 kg. Natomiast, ale zarazem twierdzi pan, że tych dziur mamy coraz mniej. No i no, jeżeli coraz mniej, to podejrzewam, że te 600 kg wystarczyłoby. No niemniej jednak do pana, panie burmistrzu, jakie pan, no podjął pan decyzję o zakupie i czy pan ma dobre doświadczenia, znaczy nie tyle co dobre doświadczenia, tyle co rachunek ekonomiczny stał po stronie pana decyzji wtedy, tak, że jednak się opłacało. A ja bym chciała razem z panem radnym Puszko otrzymać twarde dane na ten temat. Dlaczego się nie opłaca kupować tego sprzętu? I to twarde liczbowe dane. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Zarewicz. Szanowna Rado, panie burmistrzu. I do pana Kamila. Będzie remontowany plac, ale może to wszystko się odbyć na stadionie. Tak już nieraz było, że imprezy odbywały się na stadionie we wcześniejszych tych. Jestem za tym wszystkim, za tą promocją, za tymi zespołami, chociaż tak troszeczkę w pewnym momencie mam taką minus, tylko, szanowni państwo, to, co tam się odbyło, powiem jasno i czytelnie, bez błazenady. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Lidziński. Ja jeszcze wrócę do tych moich pytań. Rozumiem, że mieszkańcy miasta Bartoszyce nie mają powodu obawiać się, że zostaną wyłączone światła na ulicach wieczorem i zostaną wyłączone światła podświetlające obiekty użyteczności publicznej, bo to nie wybrzmiało. I te 8 milionów nowego kredytu spowoduje, że wszelkie braki w zakresie cen energii i gazu w jednostkach i spółkach będą pokryte. Mam jeszcze pytanie do pana skarbnika i pana burmistrza właściwie, ale pewnie pan skarbnik powie, jakie zadłużenie jest planowane na koniec roku 2022? Proszę bardzo, panie burmistrzu, o możliwe udzielenie odpowiedzi. O zadłużeniu to zaraz chwilę pan skarbnik, ja tylko wrócę do tego recyklera. Szanowna pani radna, panie przewodniczący, szanowni radni. No, to jest była pewna historia, wie pani, bo to było ładnych kilkanaście lat temu. Inna była sytuacja, inne parametry techniczne, finansowe, a byliśmy zmuszeni do tego rozwiązania, bo nie mieliśmy takiego rozwiązania, jakie dzisiaj mają Bartoszyce. Bartoszyce mogą korzystać z tego wytwarzanego asfaltu, w tym tutaj w zakładzie mas bitumicznych. Myśmy takie możliwości nie mieli. Musieliśmy szukać takiego rozwiązania. Pamiętam wtedy spółka Komunalni, która zajmowała się tym, do
dokonała takiej decyzji. A teraz to wymaga tak tutaj przemyślenia, co jest bardziej możliwe i co jest bardziej, powiedzmy, optymalne w danym czasie. I tu wrócę do wypowiedzi pana Lidzińskiego. Panie radny, jak pan wie, już i w Niemczech, we Francji, w krajach o wiele zamożniejszych od nas, o innych możliwościach finansowych, są wprowadzane i w innych krajach różne programy oszczędnościowe. Biorąc pod uwagę zimę, biorąc pod uwagę ceny energii, które i w szczególności ceny surowców, które trzeba założyć, nie będą niższe. Będą na określonym pułapie, bo mamy taką sytuację globalną, jeśli chodzi o pewien kryzys gospodarczy w tym zakresie, o sytuację ciągłą tej wojny, kolejna dynamika jest taka, jak chociażby teraz ten sabotaż, jeśli chodzi o te rury przesyłowe Nord Stream i tak dalej, i tak dalej. Więc trudno nam dzisiaj jest powiedzieć, w jakim zakresie będziemy to realizowali. To musi być optymalne, bo ja sobie wyobrażam sytuację, że jeśli ten przetarg będzie na takim, a nie innym poziomie, rozwiązania rządowe będą takie, a nie inne, i jednak będzie zwyżka cen energii, to musimy się zastanowić, czy co druga, trzecia lampa nie powinna być na przykład wyłączona. Czy w jakim zakresie nie powinniśmy oszczędzać z tego podświetlania obiektów, bo to nie jest do końca wskazane i nie jest taką jakby okolicznością pierwszej wagi i pierwszej kolejności. Więc w tym zakresie musimy podejmować optymalne decyzje i takie decyzje będziemy podejmować. A państwa zachęcam do także sugerowania nam, wnioskowania w tym zakresie, tak żeby to było mądre i sensowne. Oddaję głos panu skarbnikowi. Przepraszam, panie burmistrzu, ale my z panem radnym Puszko otrzymamy taką odpowiedź. Naturalnie, że tak. Dziękuję naturalnie, bardzo. Że tak. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia, więc planowany poziom zadłużenia zgodnie z wieloletnią prognozą finansową na koniec 2022 to jest około 41 milionów 192 tysięcy. To jest planowany. Natomiast wydaje mi się, że patrząc po realizacji budżetu, że nie powinniśmy przekroczyć 40 milionów. Dobrze, proszę jeszcze pana radny Lazarewicz. Tutaj chcę wesprzeć dyrektora ZUK-u, jednocześnie i pana burmistrza. Szanowni państwo, w mieście w tej chwili... Proszę o uciszenie rozmów, są bardzo proszę. Robione z polbruku. Automatycznie zmniejsza się asfaltu. Jak zmniejsza się asfaltu, staje się zbyteczny recykler. Ponieważ to, co recykler, nie to, że wydać te 200 czy tam 300 tysięcy na nią, na ten recykler, czyżby on przykładowo w dwóch, trzech latach będzie bezużyteczny, stał gdzieś tam na uboczu w zakładzie usług, nie tędy droga. Druga rzecz, jak 600 kilo się wyprodukuje, co zjeżdżać na bazę czy na ulicę, rozpalać i czekać 2-3 godziny, a recykler pracuje i wytwarza tak zwany ten czarny dym, o który my walczymy, żeby czym najmniej jego w mieście było, i to ma właśnie sens. Wykupienie tej masy, połatanie, to jest w sumie na ulicy 2-3 godziny i znaku nie ma. I w taki sposób się zmniejsza to. I tutaj się nie upierajcie państwo o ten recykler, bo w tym momencie on nie ma racji bytu. Pani Machniewska, pani radna, ma pani przykład w swojej ulicy. Czemu tam nie położono asfaltu, tylko polbruk? Po to, by zmniejszać te asfalty. Dziękuję. Bez komentarzy. Dobrze. Proszę państwa, myślę, że już nie ma więcej pytań. W związku z powyższym stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości informację burmistrza w okresie międzysesyjnym. Jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. Bardzo bym prosił o spokój. Za chwilę ogłoszę przerwę, ale jeszcze proszę o chwilę cierpliwości. Bardzo proszę państwa, nawet niebędących radnych, o spokój na sali. Jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. W okresie międzysesyjnym interpelacje i zapytania, wnioski zgłosili następujący radni.
wiceprzewodnicząca Rady pani Katarzyna Basak w sprawie dziur przy studzienkach kanalizacyjnych, z których wychodzą szczury, oraz konieczność przeprowadzenia deratyzacji oraz w sprawie przeprowadzenia kapitalnego remontu drogi dojazdowej do parkingu przy ulicy Słowackiego 28. W obu przypadkach udzielono odpowiedzi na piśmie. Pani radna Ewa Zabłocka w sprawie drzew na boisku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, w sprawie ochrony drzew w Bartoszycach, w sprawie zaniedbanego ronda sybiraków, odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Karol Kapuściński dotyczy zgłoszenia szkół i przedszkoli do programu Moje Miasto bez elektrośmieci w sprawie przebudowy fragmentu ulicy generała Józefa Bema dotyczący udziału w konkursie polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Mobilności w 2022 roku. Udzielono odpowiedzi na piśmie. Pan Karol jeszcze złożył interpelację w sprawie wykorzystania i rozwoju magazynów energii na terenie miasta. Jeszcze odpowiedzi na tę interpelację nie udzielono. I proponuję, żebyśmy przeszli do porządku, do punktu 6 porządku obrad. To jest do spraw różnych, ale widzę, że to myślałem, że już wyczerpie się ten temat, bo byśmy trochę i sprawy różne poruszali w poprzednim punkcie. Dobrze, ale nie, ja widzę zgłoszenia państwa. Za chwilę oddam głos, ale pozwólcie państwo, że poinformuję, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły następujące pisma. Pismo dotyczące remontu i możliwości wykupu mieszkań w budynku przy ulicy Kopernika 6. Skierowałem to pismo do burmistrza i do Komisji Gospodarki Miejskiej. Do wiadomości pismo w sprawie uruchomienia programu Ciepłe Mieszkanie skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Pismo dotyczące lokalu dla Bartoszyckiego Stowarzyszenia skierowałem do wszystkich radnych. Pismo dotyczące zmiany zapisów w sprawie zagospodarowania przestrzennego i możliwości wykupu mieszkań otrzymał burmistrz i Komisja Gospodarki Miejskiej. Do wiadomości pismo dotyczące odławiania i leczenia dzikich zwierząt skierowałem do Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa. Wnioski do budżetu miasta kieruję do Komisji Programowej Budżetu. I teraz oddaję państwu głos w sprawach różnych. Pierwszy był pan Azarewicz, drugi pan Dalski, trzeci pan Puszko. Szanowna Rado, dzisiaj jak żeście przyszli, zobaczyliście ustawę o samorządzie gminnym. Nie wszyscy radni byli na szkoleniu, kiedy w ubiegłej kadencji było takowe szkolenie. Następnie są radni pierwszą kadencję, którzy o tym nie wiedzą. Dlaczego to po prostu postanowiłem po prostu dla każdego radnego przedstawić? Po to, żeby się zapoznali, żeby uniknąć prywaty, wymądrzania się i głupich, można powiedzieć, pośmieszek. Szanowni państwo, jesteśmy radni nie tylko tutaj, ale poza terenem w swoim zamieszkaniu. Ja słyszę i bo mnie mówią, co wy opowiadacie w moim temacie. Szanowni państwo, to jest rozpacz. Wiecie co, wstyd się pod ziemię, czy zapadnicie. Powiem tyle. Dlatego też informuję, że te pismo, ta ustawa w odpowiednim czasie będzie opublikowana w prasie lokalnej, w ogóle w prasie. Tak samo i w internecie będzie. Szanowni państwo, o tym, kiedy to będzie, właśnie wy zadecydujecie, szanowni państwo, zamykając buźkę, jak to się mówi, i przestać obrabiać komuś 4-4. To jest pierwszy temat. Drugi temat będzie również opublikowane pismo o sprzeciwie zawieszenia krzyża. Szanowni państwo, pismo, które wystosowała pani Ewa Pisarska w dniu 21.03.2019 roku. Chwileczkę, równie pani nie było i pani nie, najmniej może dyskutować. Nie było pani. I proszę posłuchać, te pismo również będzie opublikowane, żeby mieszkańcy się dowiedzieli. Szanowni państwo, krzyż powiesiłem ja,
On wisi i ma wisieć. I tu nikt nie może zmieniać kultury. Jesteśmy, dlaczego będzie opublikowane pismo pani Ewy Pisarskiej? Ponieważ ja złożyłem wnioski, żeby nadać rondom, mostom nazwy, wyskoczyła z tym pismem. Co w tym w internecie, co tam było, to pani dokładnie wie. Mieszkańcy dla mnie opowiadali. Teraz jest taka rzecz, że po prostu każdy z mieszkańców przeczytając te pismo, wyrobi sobie zdanie. Druga rzecz, Bartoszyce, miasto trzech kultur, piękna nazwa, sympozja, bez gniewu, na spotkaniach, mile, sielsko i poprzyje. Nam czwarta kultura niepotrzebna, którą reprezentuje pani Ewa Pisarska. Dziękuję, skończyłem. Bez komentarza. No jestem zdumiony trochę tym głosem, no ale to jest takie moje odczucie. Gdybym ja się znalazła w podobnej sytuacji, jak i pan Witek Darski, to pan by nam wyłączał mikrofon, a tutaj proszę bardzo, cisza. Proszę bardzo, pan Witek Darski. Szanowni państwo radni, ja bardzo proszę, żeby pan przewodniczący Boisko, ja chciałem pokazać po prostu prezentację slajdów i omówić po prostu pewne tematy, które zauważyłem, bo mówić bez obrazu trochę by było trudniej i bardziej skomplikowane. Jeśli jest... Ale może... Panie Witku, to nie będzie zbyt długo, to będzie krótka jakaś prezentacja. Krótka, no, szybciutko. Proszę bardzo, w sprawach różnych, jeśli to możliwe. Momencik. Dobrze, to może pan Jarosław Puszko, czy dobrze zauważyłem, chciał pan zabrać głos? To proszę bardzo, a później Witek, dobrze? Szanowni państwo, ja chciałbym 23 czerwca bieżącego roku złożyłem 3 interpelacje do biura rady i zgodnie z obowiązującymi przepisami na stronie biuletynu informacji publicznej moje interpelacje powinny zostać opublikowane. Dzisiaj wchodziłem na stronę biuletynu informacji publicznej. Nie ma informacji, nie ma i moich interpelacji, nie zostały opublikowane, co jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Minęły już 3 miesiące od momentu złożenia, także prosiłbym, żeby te interpelacje zostały opublikowane. Jako radny mam prawo złożyć skargę, ale tego po prostu nie zrobię. I chciałbym jeszcze tutaj jak gdyby przybliżyć te tematy, z którymi problemy tak mieszkańców, które były zawarte w tych interpelacjach, bo akurat mieszkańcy nie mieli możliwości zapoznania się. Przede wszystkim pierwszy problem dotyczy poruszany już wielokrotnie przeze mnie od 2 lat Wary. Próbuję tą sprawę jak gdyby pozytywnie doprowadzić do końca. Prosta sprawa wydawałoby się. Chodzi przede wszystkim o ułożenie kostki brukowej na parkingu przy szkole podstawowej numer 4. Ta kostka ona już od paru lat tam się znajduje. Jest 9 palet, jest stara trylinka, która jeszcze pamięta czasy powstania tej szkoły. Ona jest naprawdę w tragicznym stanie. Tam dzieciaki biegają, często się przewracają, odbywa się wiele imprez masowych. ZUK mógłby te prace wykonać w ciągu 2 dni. Nie wiem, dlaczego są te odpowiedzi odmowne odnośnie moich próśb, odnośnie mojej interpelacji. Prosta sprawa. Robimy takie duże inwestycje, a nie potrafimy prostej sprawy, że tak powiem, doprowadzić do finiszu. Kolejna interpelacja dotyczy budowy studzienki deszczowej na ulicy Krasickiego w Bartoszycach. To jest koło sklepu osiedlowego niedaleko apteki, miejsce bardzo znane na działkach, uczęszczane przez uczniów, mieszkańców. Tam się po prostu tworzą po opadach deszczu olbrzymie kałuże. Zimą te kałuże zamarzają, robi tam się po prostu lodowisko. To jest naprawdę ogromne zagrożenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla dzieci, dla mieszkańców działek. Także ja bym prosił, żeby to zostało też pozytywnie rozpatrzone, żeby tam ta studzienka deszczowa w końcu została wybudowana. I druga bardzo ważna kwestia, która również została gdyby poruszona w moich interpelacjach, wielu radnych też
o tym temacie mówiło podczas sesji. Przede wszystkim chodzi o umieszczenie koszy na śmieci. Przy centrum właśnie rekreacyjno-sportowym znajdującym się na ulicy Korczaka, tam po prostu nie ma koszy. Ja napisałem interpelację, dostałem odpowiedź odmowną. Wracając do tych koszy, byłem ostatnio w Kętrzynie. Po prostu państwo, jeżeli jeździcie, podróżujecie, to w Kętrzynie po prostu promuje się segregację śmieci. U nas się tak, przeprowadza kontrolę, każe się przede wszystkim mieszkańców, odbiorców indywidualnych, natomiast nie promujemy segregacji śmieci w mieście. Ja biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa, które teraz wypowiedziałem. Znaczy chodzi mi przede wszystkim o to, że w miejscach publicznych nie ma koszy do segregacji. My promujemy odpady zmieszane, a dążymy do tego, żeby była właśnie segregacja śmieci, tak? Żebyśmy wszyscy mniej płacili za śmieci. Także no co, my jesteśmy gorsi od tego Kętrzyna? Co, u nas ludzie rozumu nie mają? Przecież mamy rozum, prawda? Także możemy brać dobre przykłady. Ja tutaj nie chciałbym nikogo, że tak powiem, obrażać, nikogo urażać. To jest moja po prostu prośba, która też została, że tak powiem, znaczy no mieszkańcy tutaj się do mnie zwracali, tak, w tej kwestii mnie prosili, żeby te kosze po prostu były umieszczane, bo ich po prostu w mieście nie ma, no jest problem ze śmieciami i żeby te kosze było więcej i jeżeli będziemy kosze umieszczać, no przecież przeznaczamy ogromne środki finansowe na inwestycje, no co nas nie stać na kosze do segregacji śmieci. Tak jak w Kętrzynie, 4 kosze plus do tego jeszcze kosz na wsie odpady i po problemie. No. Jaki to jest problem? Ja nie widzę tutaj żadnego problemu, ja bym to raz dwa tą sprawę załatwił, gdybym mógł po prostu. Także ja proszę, to jest moja prośba, nikogo naprawdę nie chciałbym urazić, tak, w tej prośbie. To jest jedna kwestia. Druga sprawa właśnie dotyczy braku ławek przy dworcu. Tam dwie ławki się pojawiły, ale mieszkańcy właśnie też się do mnie z tą prośbą zwracali. Tutaj widziałem, że na forum społecznościowym pan Witek Darski też o tym prowadził konwersację, bo czasami też tak śledzę fora. I osoby, które przyjeżdżają do Bartoszyc, no po prostu no nie mają gdzie, że tak powiem, usiąść. Wiaty przystankowe zostały zlikwidowane. Jak deszcz zaczyna padać, no to tak, jest przystanek napisany, tak, jest dworzec, ale gdzie się ludzie mają schować, jak zaczyna deszcz padać? Nie można by było jakieś małe wiatki wybudować tam, gdzie jest wiata przystankowa i postawić chociaż z jedną ławkę? Chociaż z jedną ławkę po prostu postawić, żeby można było się, jak ktoś przyjeżdża, prawda, bo przyjeżdżają, widziałem ostatnio przyjezdnych z Ukrainy. Siedzieli mężczyźni, deszcz padał, po prostu nawet nie mieli gdzie się schować. No aż po prostu wstyd. Ale to jest teren przecież należący do miasta, prawda? Nie jest do miasta należący? No to jakoś zobowiązać, jeżeli my to dzierżawimy, to zobowiązać do tego, żeby jakaś wiata została... A, to są wykupione. No to... Ale chociaż tam, gdzie po prostu jest nasz teren, tak, żeby coś postawić, żeby ludzie no, po prostu nie mogli. No. I chociaż to jedną ławeczkę postawić. To jest, no to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Momencik. No dwa słowa, Tadeusz, jeszcze proszę. Szanowni Państwo, o wiacie mówiłem dwukrotnie. Dostałem odpowiedź, że to nie nasz teren. Szanowni Państwo, gdyby włodarz miasta miał honor, ambicje, to tą wiatę by postawił na trzeci dzień. Z racji czego? Została zlikwidowana wiata, pod którą ludzie siedzieli. Były negocjacje, czy z reguły. W zamian za to szacują, w imieniu szacunku dla mieszkańców, którzy przyjeżdżają, odwiedzają i chcą nasze miasto odwiedzić, żeby mieli gdzie się schować. Tak samo dotyczy na Witosa skrzyżowanie Warszawskiej. Szanowni Państwo, tam tylko czekać, kiedy znów będą wypadki. Tam już były dwa wypadki śmiertelne. Mówiłem tyle razy. Dobrze, nikt. Głupich krzaków nie stać miasta, żeby wyciąć. Czy to teren prywatny, czy nie prywatny. Weźcie, porozmawiali, wycięli, wysłali ludzie. Nic się miastu nie stanie. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Krystyna Duda, pan Karol Kapuściński później.
Ja chciałam ciebie, Jarku, rozczarować i pozostałych radnych, którzy pięknie używają słowa interpelacja. Mam prośbę, panie przewodniczący, może na koniec kadencji wytłumaczy pan, że przez 4 lata ani jeden wniosek nie był interpelacją. Wam się podoba to słowo, bo jest nowe, oryginalne, jak kiedyś uczniom marketing i zarządzanie. Wszyscy na ten kierunek szli, bo nie wiedzieli, co to jest. A jak ich zapytał w telewizji prowadzący, a co, czym będziesz zarządzał, no to mówię, no nie wiem. No tak samo jest tutaj. No interpelacja ani jedna przez 4 lata nie wpłynęła do Rady Miasta. I proszę nie używać tego słowa. Jarku, muszę cię rozczarować. To są wnioski i zapytania. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Karol Kapuściński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja tutaj z zapytaniem. Chciałbym się zapytać, czy istnieje możliwość uzupełnienia ścieżek z geokraty, te co, które powstały, żeby po prostu tam już, no brakuje już tego kruszywa, czy tam tych kamyczków, żeby to uzupełnić na tych ścieżkach właśnie na działkach i tutaj przy światłach. I chciałbym się zapytać, czy już może zostać wykonany ten fragment chodnik z ulicy Pileckiego do ulicy tej nowo powstałej do mostu, bo już z tego co wiem jakaś tam prawdopodobnie zgoda jest już, tylko czy można to wykonać, żeby można było tam przechodzić? Proszę bardzo, pani radna Niebienda. A ja chciałam spytać pana przewodniczącego, czy coś wiadomo mu na temat tego właśnie pisma, które żeśmy, znaczy nie pismo, to są przedruki ustawy, które właściwie każdy radny dokładnie zna. Ustawa o samorządzie gminnym jest oczywista. I dlaczego dostaliśmy taką połajankę od kolegi Azarewicza? Kogo to dotyczy? Prawda, w oczy kolega. To bardzo proszę o wyjaśnienie szczegółowe, bo to jest bardzo niemiłe. Tadeusz, wiesz to, co w tej chwili powiedziałeś? Bardzo przepraszam. Że tak powiem, domagam się od ciebie, żebyś wyjaśnił to wszystkim, dlatego, że... do kogo są skierowane twoje słowa, bo to wszyscy znamy. Dla przypomnienia, żebyśmy wiedzieli, po co startujemy i żeby w przyszłości wiedzieli też mieszkańcy, kogo by to wybierać. Dlatego też będzie upublicznione z komentarzem. I wtedy mieszkańcy powiedzą, stop, ta osoba może, nie zasługuje, a ta nie. Dziękuję. Dobrze. Proszę, kończmy to. Ja widzę zgłoszenie. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Basek. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam pytanie odnośnie, temat powracający odnośnie koszy na Korczaka, których wciąż brakuje i ludzie nie mają gdzie tych odpadków i śmieci wyrzucać, bo te śmieci latają wszędzie. Czy jest w końcu jakaś możliwość, żeby te kosze usytuować? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest właśnie też do kolegi Tadeusza Azarewicza. Z całym szacunkiem jak najbardziej. Wszyscy znamy ustawę o samorządzie gminnym. Ja mam tylko takie... Znamy, ale na zielono są zaznaczone niektóre punkty o naruszeniu zaufania publicznego, o tym, że ktoś prowadzi działalność, tak, że ktoś prowadzi działalność na mieniu publicznym, że podejmujemy działalność zarobkową, działalność gospodarczą. To może warto by było też to skierować, ewentualnie porozmawiać z tymi osobami, które jeżeli rzeczywiście takie działania podejmują, no to może do nich jakby to bezpośrednio, bo no szczerze mówiąc, no mnie to trochę tam delikatnie ubodło, bo no jakby nie dotyczą mnie te punkty w żaden sposób. No to tyle ze względu też na wielki szacunek do ciebie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący Pasiak. Szanowna Rada, panie burmistrz, panie przewodniczący, ja mam tak przy... Łączam się do tego pytania, które wcześniej powiedział Karol Kapuściński, bo ja pisałem interpelację i dostałem odpowiedź, że w momencie, kiedy... Wniosek, przepraszam, żeby się nie gubić. Pisałem ten wniosek i dostałem odpowiedź, że
w momencie, kiedy zostanie otrzymana decyzja z zarządu dróg wojewódzkich o tym, że można, pozwalają nam wykonać ten, no tam około 20-metrowy odcinek drogi, bo tam w tej chwili deski, akurat aura teraz jest taka, że tam akurat się teraz nie da się przejść, a to jest niestety bezpieczeństwo naszych mieszkańców, którzy po prostu szli przez to osiedle Pileckiego zrobione chodnikiem, a teraz będą, no nie, będą albo musieli babrać się w tym błocie, albo iść ryzykować życie tą drogą wojewódzką, która tak naprawdę nie ma nawet pobocza, bo jest tylko wielkie doły. A z tego co wiem, to już od dawna ten zgoda jest na to wykonanie, tylko jest czekamy tylko na sakramentalne tak. Z panem dyrektorem rozmawiałem, że mówi, że w ciągu kilku godzin jest to w stanie zrobić, także bym prosił, bo mieszkańcy cały czas się upominają o to. Druga sprawa. Na terenie cmentarza na ulicy Kętrzyńskiej po prawej stronie jest regulamin. No on kiedyś był może regulaminem, bo w tej chwili tam się nie da nic odczytać praktycznie, ani tam tych telefonów kontaktowych, ani w ogóle tej treści regulaminu, żeby po prostu odnowić, nie? To nie by był taki wielki kosz i tego. No i tutaj takie jeszcze jedno pytanie, to może bardziej może skarbnik będzie się orientował. Głośno było mówione o tych dopłatach, o rekompensatach dla samorządów gminnych. Czy tam to jest tam około 17 milionów dla samorządów gminnych do 13, no. Tam 2,5 miliona minimum dla samorządów gminnych, tam około 3 milionów dla powiatowych. Czy coś jest tam w tej sprawie, bo to ta rekompensata by troszeczkę nam ten właśnie ten końcowy bilans na koniec roku, tak, troszeczkę pomogła złapać. Ale jest jakiś termin, że gdzieś tam nie ma terminu, to właśnie szkoda, bo to mogłoby nam nawet zmniejszyć zaciągnięcie raty tego kredytu, tak, kwotę. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja widzę zgłoszenie pana radnego, panie Ryśko, ale ja proponuję, żeby się pan burmistrz odniósł do tych pytań, które tu, przynajmniej tych niektórych. Do kilku kwestii. Przemyśleń panie, takich, tak, niekoniecznie pytań. Zapytań. Tak, proszę. Zapytań, wniosków, no nie interpelacji. Jeśli chodzi o ten chodnik przy ulicy Pileckiego, jest już to wszystko na dobrej drodze, ponieważ tylko czekamy na protokół z przekazania materiału Zarządu Dróg Wojewódzkich obwód Bartoszyce tutaj na tym terenie i będziemy to realizowali. I mam nadzieję, że to przed tą szarugą jesienną i przed już zimą zostanie ukończone. Jeśli chodzi o tą kwestię dotyczącą odpadów, jest to, proszę państwa, ważki problem. Rzeczywiście w mieście Kętrzynie o wiele wcześniej, jeszcze wiele lat temu wprowadziliśmy tą akcję dotyczącą segregacji, kiedy jeszcze nie było żadnych wymogów w tym zakresie. Teraz widziałem też ten drugi krok, jeśli chodzi o tą gospodarkę odpadami, ale ja bym tu poprosił kolegę dyrektora, który ma doświadczenia, żeby się z nim podzielił, Krzysztofa Jerzyło, w zakresie właśnie tych koszy, tych miejsc publicznych, tych ulic. Dlaczego nie ma tych koszy? Do segregacji, ale także tego, w jaki sposób są te kosze, jak te kosze są na dzisiaj wykorzystywane. Bardzo proszę, panie. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Geokratę oczywiście będziemy, przyjmujemy tą uwagę, żeby uzupełnić. No dlaczego nie ma koszy do segregacji? To nie do mnie pytanie. To proszę o spokój. Ja o tym nie decyduję i nie mam na to środków. Władze miasta decydują, kto gdzie i ustawia, i obudowy śmietnikowe i tak dalej. My, to co się dzieje, to przez 2 lata była remontowana ulica Poniatowskiego, tak wracamy do tego. I nie było śmieci przy budynkach. No bo nie. Później została ulica wyremontowana, zostały 4 przystanki ustawione i postawione decyzją burmistrza 4 kosze. Z tych koszy mamy po 16 do 20 worków 160-litrowych tygodniowo. Jest strasznie. Chodziliśmy z sekretarzem, przeszliśmy po wszystkich sklepach, od apteki do Stokrotki. W każdym sklepie są kosze, przed sklepami są kosze. Tamta strona działa. Od strony budynków ostatnie urobki, no, stare buty w kartonach, słoiki zepsute, ktoś garaż sobie wyprzątnął. To, co się dzieje w piątek na godzinę 15, ulica Poniatowskiego jest czysta, ulica Leśna jest czysta. Ostatni weekend, jak wyglądała ulica Leśna? Przy każdym koszu stały wory, opony i inne rzeczy.
Ja nie mam na to pomysłu, no bo mówię, robimy pięknie na przystankach, jest jak segregować, piszemy ładne programy. Tutaj była nawet zapowiedź, że jak wysiada wycieczka szkolna, to gdzie ma wyrzucić śmieci, jest za mało koszy. A ta wycieczka szkolna te śmieci powinna zanieść do domu, posortować i w odpowiednie kolory pojemników złożyć w obudowach swoich. Nie byłoby tego na ulicy, to są najdroższe śmieci. To są najdroższe śmieci. To, co się w tej chwili dzieje na ulicy Poniatowskiego, Wajdy i tak dalej, Leśnej, trudno to nazwać. To są śmieci, no, mówię, z garaży, z uprzętniętych pomieszczeń. To już, wiecie państwo, i to produkujemy najdroższe śmieci. Wtedy na koniec roku brakuje tych pieniążków, bo te śmieci powinny być w pojemnikach, w odpowiednich kolorach, a one są niesortowane, w pojemnikach, w których się nie powinny znaleźć. 16 do 20 worków tygodniowo z ulicy Poniatowskiego. No sami dajcie państwo sobie odpowiedź. Ja nie wiem, jak nad tym zapanować. Ja już nie wiem. My tylko możemy zebrać i wynieść. Ale jak mają być segregowane, jak nie ma koszy do segregacji? No to jest na ulicy. Nie. Na ulicy, jeżeli ma wagę. Ja na przykład, jak byłem w Kętrzynie, prawda? No kupiłem sobie, załóżmy, loda. Zjadłem tego loda, wrzuciłem papierek do odpowiedniego kosza. Od razu dokonuje segregacji. A jeżeli u nas na przykład gdzieś tam, nie wiem, w odległości pół kilometra znajduje się, jak ktoś tam cudem znajdzie jakiś jeden kosz, no to on wrzuca ten papierek, prawda? Ktoś tam rzuci jakąś puszkę i nie ma segregacji. Ale jak jadłeś loda, to papierek był mokry i nie należał. Nie, należał. Był akurat suchy, bo... Także słuchajcie, no można tą sprawę rozwiązać. No bierzmy przykład właśnie z sąsiednich miast. Tam się tą kwestię da, ale wy cały czas mówicie, nie da się. Jak będziecie tak mówić, to nic nie zrobimy. No po co tutaj jesteście? Po to, żeby wszystko krytykować? Brać dobre pomysły, no prosta sprawa. Promujemy segregację, muszą być kosze do segregacji odpadów. Prosty temat. Ja tylko nadmienię jeszcze jedną rzecz, że miesięcznie z koszy ulicznych i tego, co się przy koszach znajduje, wywozimy około 50 metrów sześciennych śmieci. Z około 250 koszy, które mamy na terenie miasta. Proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, 250 koszy, 50 metrów sześciennych odpadów różnego rodzaju. Miesięcznie. Czyli jaka to jest skala problemu. Natomiast tą sprawę dotyczącą i segregacji będziemy analizować tak, jak w tej chwili te kontrole dokonujemy. Ja powiem tak, taką może uwagę. Powinniśmy... Proszę troszkę o spokój, bardzo proszę. Za chwilę ogłoszę przerwę, ale jeszcze chwilę. Wydaje mi się, jeśli chodzi o te bardzo nowoczesne, bo znowu też tutaj powiem też taką uwagę. To Bartoszyce o krok są przed Kętrzynem, jeśli chodzi o nowoczesne obudowy publiczne. W taki sposób jednak i segregacja jest, i dostępność dla określonych wspólnot. Jest to działanie, które może być też wzorcem dla innych miast. Natomiast wydaje mi się, i po tych kontrolach, w tej chwili te sprawy podlegają panu bezpośrednio burmistrzowi, ale wydaje mi się, że powinniśmy być bardziej konsekwentni. Oczywiście promować i proponować różne rozwiązania, ale z drugiej strony bardzo w sposób, bym powiedział, asertywny, konkretny, dokładny, też w czasie kontroli wymagać takiej segregacji. Wymagać takiej segregacji i wprowadzać stosowne opłaty podwyższone. Niestety, żeby ten, nie ma innego wyjścia. Ale jedna jeszcze uwaga, taka bardziej szerszej, jeśli państwo pozycie, skoro już tak dyskutujemy, takiego szerszego planu, w szerszym obszarze. Zobaczcie, tak szczerze. Ile lat się mówi i ile miesięcy ciągle o tym systemie, żeby była możliwość przez duże sklepy spożywcze, dyskonty, markety, była możliwość właśnie, jeśli chodzi o te butelkomaty, o ten cały system kaucyjny. I ciągle tego nie ma. Jeżeli my nie podejmujemy w tym szerszym planie takich widocznych i to bardzo także od strony i ekologicznej i finansowej rozwiązań, no to jest tak, jak jest czasami, no, że ludzie wykorzystują te kosze na ulicach do segregowania w cudzysłowie tego, czego tam nigdy się to nie powinno znajdować, bo tam powinny być tylko jakieś kwestie związane z bieżącym lokomocją, poruszaniem się mieszkańców. A niestety niektórzy to wykorzystują zamiast swojej obudowy, zamiast tego miejsca wyznaczonego, za które ponoszą odpowiedzialność, jako miejsce składowania odpadów. No. I domowych, i nie tylko. Dziękuję. Proszę jeszcze pan radny Starzyński, później przejdziemy do pana Dorskiego.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Mam tu parę spraw. Pierwsza sprawa. Mieszkańcy tu skarżyli się na brak urządzeń na placu zabaw przy ulicy Wolskiego. Tam były te urządzenia, ale ktoś tam przyjechał, no i po prostu te urządzenia zabrał. Nie wiem, o co tam chodzi. W każdym razie przychodzili do mnie z takim zapytaniem. Druga sprawa. Przy ulicy Bohaterów Warszawy jest ten skatepark. Ja tam się przyglądałem tym urządzeniom. Ona jest na 95% nie są wykorzystywane. W ogóle tam nikt z tego nie korzysta. Na 95% mojej pewności. I tak, tak. No ja widzę. Ja widzę po tym, po samym użytkowaniu. No. Panie radny Puszko, proszę, proszę, proszę. W każdym razie trawa tam nie jest naruszona, to znaczy, że nikt z tego nie korzysta. I czy nie należałoby w jakiś inny sposób zagospodarować ten plac, bo to wygląda dosyć obskurnie w tej chwili. Co nie wiesz, proszę. Następna sprawa do pana dyrektora Jerzyły. Ja rozumiem zmianę decyzji odnośnie zakupu recyklera, ale mam pytanie o to urządzenie do malowania pasów. Czy ono będzie posiadało jakąś specjalną metodę nakładania farby? Czy może będzie używana jakaś inna farba? Bo ta farba, która do tej pory była używana, ona przy opadach deszczu jest bardzo śliska. Ludzie skarżą się, że na tej, że czują się na tych pasach jak na lodzie. I jeszcze jedna sprawa, która tutaj została, że tak powiem, poruszona w ostatnich wypowiedziach, sprawa tych koszy nieszczęsnych. No mamy jakiś paradoks, słuchajcie państwo. Czy ustawienie mniejszej ilości koszy na śmieci będzie powodowało zmniejszenie ilości śmieci? No, mamy ustawę o utrzymaniu czystości, mamy regulamin ustawiania koszy, więc się tego trzymajmy, no, i uwzględniajmy to, co tutaj pan Puszko powiedział, częściową chociażby segregację tych śmieci w tych koszach, które ewentualnie będziemy ustawiali. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Może jeszcze się pan burmistrz odniesie do tego i przejdziemy jeszcze do tej prezentacji. Znaczy ja bym tylko tyle powiedział, no, w ostatniej kwestii to już tutaj było dużo wypowiedzi, jeśli chodzi o sprawę dotyczącą tych propozycji i w zakresie dobrego wykorzystania tych urządzeń animacji takiej ruchowej na świeżym powietrzu. No, oczywiście sprawdzimy, zobaczymy w jakim to jest zakresie, tak samo jeśli chodzi o ulicę Wolskiego. Będziemy w tym zakresie nad tym pracować. Dobrze, no już, ale bardzo krótko, panie Jarku, naprawdę. Ja nie chciałbym przedłużać, ale nie uzyskałem odpowiedzi na pytania, które w moich tych zapytaniach zostały zawarte. Odnośnie tej trylinki, o której wiele razy mówiłem. Kiedy to zostanie wymienione? Czy to ZUK może to zrobić w ciągu 2 dni? Pan sekretarz, proszę bardzo. No i druga kwestia właśnie dotycząca tej ulicy Krasickiego z budową właśnie tej sieci deszczowej, żeby ten problem po prostu rozwiązać raz definitywnie, żeby no nie doszło do tragedii. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, żebyśmy uściślili, o którą trylinkę panu chodzi przy szkole podstawowej numer 4? Zaraz. O nie słychać. Ta, która jest właśnie tutaj, ona się znajduje między właśnie boiskiem a bramą. Tam jest obok właśnie boiska Orlik i odbywają się imprezy też sportowe. Właśnie pan sam sobie w tej chwili odpowiedział. Jeżeli przed bramą, to miasto zrobiło. Za bramą odpowiada dyrektor szkoły. I z burmistrzem na ten temat żeśmy rozmawiali. Do tej pory nie wpłynął wniosek dyrektora szkoły o przebudowę tej drogi. Także nie wiem,
Do dyrektora pan zgłosi, dyrektor, kształtujemy burzę w tej chwili. Dyrektor zgłoszy wniosek o przebudowę trelinki, polbruku, co tam jest, podziurawionego i temat będzie rozpatrywany zgodnie z wnioskami do budżetu. Także... Ja przepraszam, bo ja w budżecie ujęłam oczywiście. Na ten rok? Następny? Następny rok? Nie. No, ponownie wniosek w takim razie. Nie wiedziałam, że mogę drugi raz pisać wniosek. Co, jeżeli, wyjaśniam, jeżeli nie ma w temu w roku, ale to chociaż jakiś szacunek kwotowy tam przy, nie... No, ponowi pani wniosek i po prostu ten wniosek, który pani złożyła rok temu, to po prostu mógł wypaść z budżetu, bo to wiadomo, że co sesja to są zmiany. Oczywiście, że jest zawsze szansa. No, że tutaj mamy trochę rezerw materiałowych, także myślę, że to kwestia czasu i będzie zrobione. Odnośnie Krasickiego od ulicy nie odpowiem dokładnie, czy tam, czy Krasickiego nie jest w planie. Pani kierownik Karolina Hilmanowicz, czy my tam w planie składaliśmy jakieś wnioski na przebudowę tej ulicy? Na razie jeszcze nie, ale generalnie co państwo widzą na działkach, co się dzieje, to sukcesywnie są całe ulice remontowane, łącznie z przebudową kanalizacji deszczowej. Bo ja nie odpowiem, czy na Krasickiego tam jest kanalizacja deszczowa, tylko są studnie chłonne, bo nie jestem w stanie tego odpowiedzieć. Także, ale temat zostanie przyjęty do rozważenia i zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pana Dędarski. Szanowni państwo radni, szanowny panie burmistrzu, państwo przewodniczący. No, był okres wakacji, że można było sobie pochodzić, zastanowić się, poszukać takich miejsc, gdzie, które wymagają naprawy, niektóre bezkosztowo wręcz, niektóre poprzez ZUK, niektóre nawet, jeśli by się dało, to sumptem społecznym. Ten temat flagi był zgłoszony dosyć... Czy pan chce mi przerwać? Wniosek, coś wniosek, tak? Ja przepraszam, ja chciałbym tu zadbać o dobro tego przedsiębiorcy, innych przedsiębiorców, bo teraz albo jest reklama, albo kryptoreklama, ktoś może zyskać, ktoś może stracić i uważam, że wysoce niestosownym jest prezentowanie nam publicznie tutaj danych firm i nie wiem, czy chce pan ją oczernić, czy ją zareklamować, bo to jest dwuznaczne i powinien pan co najmniej zanonimizować tą firmę. No racja, słusznie, słusznie. Dobrze, no to w każdym razie o temacie mówiłem, bo ludzie zaczepiają mnie na ulicy, kiedy to w końcu będzie zlikwidowane. Już zaraz Rosja putinowska grozi agresją atomową, a u nas dalej jest flaga sowiecka, napis Rosja i tak dalej. Czy to jest popularyzowanie agresji sowieckiej, czy tak zapytam, czy nie da się spowodować, żeby to zdjęto? Flagę i napis Rosja, bo to jest, może jak tutaj Jarek Puszko mówił, że gdzieś tam na Facebooku coś tam umieszczam, ja mogę tu umieścić, tam nie ma nazwy firmy. Można zidentyfikować. My Bartoszynek możemy zidentyfikować, ale... Proszę. Słusz, nie, jest słuszna racja, ale to jest jak gdyby z boku, ale proszę spowodować, czy miasto jest w stanie spowodować, czy Straż Miejska, czy Policja jest w stanie spowodować, żeby tą flagę rosyjską zdjęto, bo nawet tu mamy dużo Ukraińców, których też to razi. Nie wierzę, że to nie razi. Także to jeden temat. Powtarzam to po raz drugi, może trzeci. Słynny kamień z napisem, gdzie są kłamstwa historyczne od góry do dołu. Proszę państwa, ja bym proponował, bo dostałem taką odpowiedź, że skierowano poprzednie moje pismo w tym temacie do odpowiednich tam organów rady czy urzędu, to niechże te organy się tym zajmą. Boją się to zdjąć czy zmienić to jest jak gdyby napis, to jest rzecz wtórna, ale zdjąć. Proszę państwa, czy to była agresja hitlerowska czy niemiecka? Mowa potoczna nie jest historyczna.
Dlatego tym bardziej trzeba to zdjąć teraz. Panie radny, proszę o pytania, bo dysputy na temat zaszłości historycznych akurat nie są na miejscu. W każdym razie proponuję, żeby tą tablicę zdjąć, zastanowić się nad napisem. Być może kiedyś będzie tam piękny park wypoczynku w związku z rewitalizacją ulicy Placu Bohaterów Westerplatte i ten kamień się przyda oczywiście i tam może być nazwa całkiem inna, całkiem współczesna, na pewno nie z kłamstwem historycznym. I przy okazji, jak tutaj radny Azarewicz mówił, że trzeba się zająć też tym mostem nowym, rondami i tak dalej, także to jest też bardzo ważne. I też tam było też, że odpowiedni organ Rady Miasta lub Urzędu zajmie się nazwą, która leży od 2019 roku, wniosek różnych organizacji pozarządowych o nazwanie mostu na ulicy Bema imienia generała Fieldorfa Nila. Dlaczego teraz jest takie ważne? Bo generał Fieldorf Nil był jednym z dowódców KEDYW-u Armii Krajowej. Obchodzimy w tym roku 80-lecie powstania Armii Krajowej, czyli niejako jak gdyby w temacie i niejako na czasie. Następne slajdy. Lasek dawny nazywany Tepedowskim. Była taka wycieczka, tutaj organizacja PTTK wojskowych organizuje różne wycieczki po mieście i chodziliśmy sobie po lasku Tepedowskim. Państwo wiedzą, lasek miejski można powiedzieć. Tam to jest zdjęcie z amfiteatru, który przed wojną funkcjonował. Miejsce rekreacyjne, miejsce integracyjne, przedwojenne. Dobrze było tym jakoś się zająć, pochylić i no jak to, rewitalizować, naprawić, poprawić, cokolwiek zrobić na bazie tego. Tu jest, proszę Państwa, również w lasku Tepedowskim postument, gdzie był pomnik Goethego. No, albo to zdjąć, albo wywalić, albo to poprawić i żeby to było też miejsce turystyczne, no bądź co bądź. O, to co pytałem o ten mostek na Suszycy. Przy ośrodku TPD jest taki mostek, gdzie jest tak, owszem zabezpieczono go, owszem jest ogrodzony, że przez niego się nie przejdzie, bo tam te listwy na tej kładce są, nie ma ich, czyli grozi wypadkowi. Albo coś, bo ludzie tam wiedzą, że przynajmniej my, którzy tam żeśmy się wychowali w ośrodku TPD na Zatorzu, wiemy, że tam był mostek, tam się jeździło na nartach, na ten mostek się wjeżdżało i nic się nikomu nie zdarzyło, a teraz nie można przez niego przejść. Mało tego, lasek tepedowski jest tak zarośnięty chaszczami, że trudno przejść przez ten lasek po prostu. Ja starałem się przejść przez ten lasek i z tamtej strony mostku, tam był kiedyś amfiteatr, nie wiem czy Państwo pamiętacie. Pan Stanisław Gotthard tam wybudował Sumptem Młodzieży amfiteatr, gdzie były festiwale rockowe, międzynarodowe, no z udziałem ludzi z Kaliningradu. Następny temat, jeziorko mleczarskie. O pomostach, że będą w przyszłym roku robione, dowiedziałem się, dobrze. Okej, ale tam temat jest dużo ważniejszy. Tam jest jas. Przez ten jas powinna płynąć woda rzeki Suszycy, a ona nie płynie. Ona nie płynie, a Suszyca tutaj na odcinku między jazem a mostem na szosie do Kętrzyna zarasta. Suszyca zarasta, jako że woda nie płynie, również dalej. Jest degradacja ekologiczna jak gdyby tego środowiska i tam, ale na pytanie do wódz, jakie zadałem, to pan kierownik powiedział tak, proszę pana, to ma tak być, jak jest, nie może tam nic ruszać, nie można udrażniać tej Suszycy z tamtej strony, od strony jeziorka Kinkajmskiego, bo to grozi sytuacji takiej, jaką mamy na Odrze. Czyli wyginięciem i mamy takie zalecenia, że nie można tam nic robić, a po prawie, jeśli tam coś robimy i dużo rzeczy robimy przy jeziorku miejskim, mleczarskim zwanym, wymaga również naprawa ekosystemu wodnego przy tym jeziorku, żeby pomyśleć o tym i żeby myśleć o tym, żeby to załatwić całościowo. Proszę następne. Stalowy most na
Stalowy most na kładka na ulicy Bema. Pan przewodniczący ma prawo przerywać, jeśli nie mówię do rzeczy. Dobrze, proszę kończyć, proszę. Będę kończył. Stalowy most, proszę naprawić ten most, bo on jest po prostu zardzewiały, zniszczony, niepomalowany, a most jest prawdopodobnie, to trzeba jeszcze sprawdzić, zaprojektował ktoś ze szkoły Eiffla. Eiffla, tego co wierzę Eiffla, bo most jest o podobnej konstrukcji jak most Eiffla, zaprojektowany przez ucznia Eiffla w Przemyślu. Także no, można to sprawdzić i trzeba to sprawdzić. To może być, zresztą to jest most historyczny i tam powinna być tablica, że to jest zabytek. BDK. Będziemy przyznawać pieniądze dodatkowe dla BDK. Tak wygląda ogrodzenie BDK matami od strony, od tyłu. Proszę następne zdjęcie. Tak wygląda w miarę godnie przy miejscu postojowym dla samochodów. Mogło być takie samo ogrodzenie również z tyłu. A tak wygląda w perspektywie budynek BDK. No w ogóle to jest tragedia. To nie jest problem, mi się wydaje, zrobić, tylko trzeba nad tym się pochylić i zrobić tak, jak trzeba. No i postój, ja nie wiem, czy o tym postoju to mówimy już kilka ładnych lat, kilka ładnych kadencji i też trzeba było go chyba jakoś utwardzić. To są działki budowlane. No tak. Proszę, o właśnie. Państwo mówiliście, że rozkłady jazdy są zrobione, że są rozkłady jazdy zrobione, że miejsca przystankowe są wymalowane. No są wymalowane, fajnie. Jeśli tak mają być, to jest na ulicy Witosa. Jeśli tak mają być wymalowane, to jest okej. Kratka ściekowa deszczowa przy szkole podstawowej numer 3. Proszę zwrócić uwagę, kratka jest, pręty są wzdłuż ściany. Byłem świadkiem wypadku, jak młody człowiek, który miał koła roweru cienkie, nie grube, nie takie górskie, z tym rowerem koło wpadło w tą kratkę i człowiek się pokaleczył po prostu. Tak nie ma... No i słynny przystanek. Proszę Państwa, ja nie wiem, Pani Krystyno, czy ja dobrze zrobiłem, bo ja złożyłem interpelację w tej sprawie. Może to będzie pierwsza interpelacja dobrze zrobiona według Pani. Ja napisałem w konkluzji, konieczność zabezpieczenia komfortu podróżowania jest obowiązkiem władz miasta. Wnoszę o pilne rozwiązanie zaprezentowanego problemu poprzez pilne postawienie wiat przystankowych z ławkami w ilości wymaganej przez stosowne normy oraz zapewnienie zamykanej poczekalni dla podróżnych, na przykład w pomieszczeniu w wydzielonym przystanku. Taką złożyłem interpelację, może to nie jest interpelacja, może to zapytanie. W każdym razie takie interpelacje powinny trafiać do przewodniczącego rady niezwłocznie. Złożyłem to 26, no niezwłocznie nie trafiło, bo nie było to wymienione, ale ważne jest, żeby tym się zająć. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz do tej wypowiedzi pana radnego chciałby się jakoś odnieść w sprawach różnych? Proszę państwa, dziękujemy za ten materiał, za to, że pan radny pochylił się nad wieloma problemami i przeanalizujemy te wszystkie możliwości, które leżą po naszej stronie, jeśli chodzi o granice administracyjne miasta i tereny, którymi miasto zarządza. Część jest niestety terenów z przeszłości, z historii, na które miasto nie ma wpływu. To chociażby to, o czym państwo dyskutujecie w sprawie tych wiat przystankowych, jeśli chodzi o zagospodarowanie tego szeroko rozumianego placu przy PKP PKS w Bartoszycach. Niestety w przeszłości część tych terenów jest terenami prywatnymi, ale będziemy to analizować. Dziękujemy za duży wkład pracy panu Darskiemu. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że sprawy różne. Odpowiedzi dla pana wiceprzewodniczącego i do pana przewodniczącego komisji. Przypomnijcie wobec tego. Ok, wszystko jasne? Dobrze. O tym panowie, że jesteśmy na etapie przekazywania tylko protokołu materiałów i niezwłocznie przystępujemy do pracy. Dobrze, jeszcze chwileczkę, jeszcze jeden punkt. Proszę państwa, jesteśmy w punkcie 7 porządku obrad. Informacje z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze otrzymali panie i panowie radni. Informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie informację zaopiniowała pozytywnie. Poproszę tu panią Joannę Adamczyk,
wiceprzewodniczącą komisji o przedstawienie opinii, tylko krótkiej opinii na temat tego dokumentu. Informacja z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 roku jest pozytywna. Rzeczywiście krótko. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat tego dokumentu? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości informację z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2022. Tym samym ogłaszam przerwę 15-minutową. Za 25 druga spotkamy się na sali, tylko proszę o punktualne przybycie. Wznawiamy obrady po przerwie. Proszę Państwa o zajmowanie miejsc. Proszę Państwa radnych o zajmowanie miejsc. Jesteśmy w punkcie 8 porządku obrad. Informacje o wynikach działalności spółek z udziałem gminy miejskiej za 2021 rok. To jest COWiK-u, LOKUM, Zakład Gospodarki Odpadami i TBS. Rzeczone informacje otrzymali Panie i Panowie Radni i proponuję przystąpić do omawiania sprawozdań według kolejności, tak jak to wpisano w porządku obrad. I dlatego poproszę tutaj Panią Radną Ewę Pisarską, Przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o przedstawienie opinii na temat spółki COWiK. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, ze sprawozdaniem spółki zapoznali się wszyscy radni. Na posiedzeniu komisji obecni byli przedstawiciele spółki. W roku sprawozdawczym 2021 spółka stanęła wobec wielu wyzwań, jakie przyniosła sytuacja zewnętrzna związana ze wzrostem cen węgla. Na początku roku na rynkach światowych, a obecnie i w Polsce. Na dzień dzisiejszy jest to nadal duża niewiadoma. Dużym sukcesem spółki jest oddanie do użytkowania telemetrii oraz podjęcie decyzji o pracach projektowych na kotłownię z biomasy. Trwają obecnie negocjacje z bankiem na pozyskanie środków na jej budowę. Największym sukcesem firmy, mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, jest utrzymanie płynności finansowej. Komisja przyjęła informację z działalności spółki COWiK. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat informacji spółki COWiK za 2021 rok? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie spółki COWiK za 2021 rok. Następnym jest spółka LOKUM. Również tutaj poproszę Panią Ewę o opinię na temat tegoż sprawozdania. Członkowie komisji zapoznali się z informacją z działalności spółki LOKUM. Na posiedzeniu obecna była pani prezes. Rok 2021, podobnie jak poprzedni, był dla spółki bardzo trudny. Głównym czynnikiem była pandemia COVID-19. Najemcy, tracąc pracę, zaprzestali regularnie uiszczać bieżące opłaty. W niektórych miesiącach sądy ograniczyły swoją działalność do minimum, przez co dział windykacji nie mógł działać sprawnie i efektywnie. Dzięki uchwale Rady Miasta z 29 kwietnia 2021 roku o możliwości stosowania ulg, firma zawarła szereg ugód, jednak tylko niewielka część dłużników stara się wywiązywać z podpisanych zobowiązań. Dużym wyzwaniem są nadal remonty budynków, ponieważ 70% zarządzanych nieruchomości została zbudowana przed 1945 rokiem. Komisja przyjęła informację z działalności spółki LOKUM. Dziękuję. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos na ten temat? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie spółki LOKUM. Mamy następny Zakład Gospodarki Odpadami. I również tutaj poproszę Panią Ewę o opinię na temat tejże spółki, tego sprawozdania. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Zakładu Odpadami za 2021 rok. Firma dąży do tego, aby się rozwijać. W planach ma budowę nowej kwatery, modernizację kwatery kompostownika, rekultywację obecnie używanych kwater na azbest. Za swój największy sukces uznaje dochód finansowy w wysokości 500 tysięcy złotych, które trafiło na konto Urzędu Miasta oraz zrealizowane inwestycje i zakupy urządzeń do pielęgnacji zieleni. Prowadzone przez firmę działania zwiększają efektywność spółki i wpływają na zysk.
Komisja przyjęła informację z działalności spółki Zakładu Gospodarki Odpadami. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan przewodniczący Janusz Pasjak. A ja tylko dla pana prezesa, żeby po prostu wsparł mnie w takim jednym temacie. Chodzi o te wielkogabaryty, a chodzi głównie o lodówki, pralki, na tego, żeby pan powiedział, żeby to odbiło się właśnie tak medialnie, że ile ponoszą mieszkańcy, jaki koszt ponoszą jednej lodówki, koszt utylizacji, jeżeli ta lodówka zostanie wyrzucona tak sobie na śmietnik i na przykład ci, którzy tam chodzą, zbierają, ten je trochę rozszabrują, czyli wyjmą agregat i te inne rzeczy. Żebyśmy sobie zdali sprawę, żeby jako samokontrola nawet przy wspólnotach czy przy tym, żeby na takie rzeczy zwracać uwagę. Jeżeli kupiłeś tą lodówkę, obowiązek ten, który sprzedaje, ma ją przyjąć. A w momencie, kiedy tego z tego nie wiem ile, bo wcześniej to kosztowało 250 zł od jednej obudowy, która była opróżniona. Teraz nie wiem, czy może pan prezes mnie tu wesprzeć w tym? Ja przepraszam, jeszcze chciałam tylko sprostowanie, zanim będzie pan prezes, bo mnie tutaj trochę upomniano i jest racja, rzeczywiście te 500 tysięcy nie trafiło na konto Urzędu Miasta, tylko poszło na fundusz zapasowy i na rozwój firmy. Dziękuję i przepraszam. Zasobowy, tak. Proszę, panie prezesie. Bo mnie tak upomniała komisja cała, więc to proszę o wytłumaczenie. Dziękuję. Szanowni Państwo, za poprzedni rok spółka przyniosła zysk 560, prawie 4 tysiące. 64 tysiące w zaokrągleniu zostało dla spółki, a 500 000 wróciło w formie dywidendy do Urzędu Miasta. Do Urzędu Miasta. Tak, to jedna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o wielki gabaryt i o urządzenia chłodnicze, jeżeli urządzenia chłodnicze są kompletne, nie muszą być sprawne, no bo nikt nie wyrzuca sprawnego, ale musi być kompletne urządzenie, to są szanse, że my do tego nie dopłacimy. Natomiast jeżeli ktoś wymontuje sobie te elementy, które mu tam się spodobały, no to niestety to już jest jako odpad i niekoniecznie to już jest traktowane jako urządzenie chłodnicze, bo to jest trochę blachy i jeszcze połączone z tym dociepleniem w środku, co stanowi też problem rozdzielić jedno od drugiego i się okazuje dokładnie z pianką, tak? I się okazuje, że do tego trzeba dopłacić przynajmniej 200 zł. Więc ile sztuk mamy z miasta niekompletnego sprzętu, trzeba pomnożyć po 200 zł i to generuje dość spore koszty dla spółki. Mam nie. No tak, ale tak jak mówię, jeżeli jest wystawione, my zabieramy, tak, w ramach... No tak, zgadza się, ale to jest, to, no tak, tylko że to my już na to wpływu nie mamy. My jedziemy i zbieramy wielki gabaryt i zbieramy też sprzęt AGD, tak? Proszę, pani radna. Ja mam takie pytanie, a skąd się ten zysk wziął? Bo ja pamiętam, gdy pan przyszedł, informował nas pan, że musimy mieszkańców Bartoszyc obciążyć podwyżką, bo inaczej spółka znajdzie się w złej kondycji finansowej, a tutaj mamy zyski. To źle? Nie, no to dobrze, tylko dlaczego my pałujemy podwyżkami mieszkańców, po to, żebyśmy zyski, na czym te zyski są? No właśnie, były podwyżki. Mhm. Czy spółka wypracowała na jakieś działania, które nie są związane z tymi podwyżkami? O to mi chodzi. Bo jeżeli te podwyżki były po to, żebyśmy utrzymali, tam wtedy chodziło o wywóz śmieci, czy po prostu na działaniach niezwiązanych z tymi podwyżkami? Urząd Miasta nie dołożył, może tak, zysk nie powstał ze współpracy z Urzędem Miasta. Żadna złotówka z tego zysku nie jest oparta na współpracy i przypływach finansowych z Urzędu Miasta. To znaczy chodziło o wywóz. No właśnie,
Nie. Skąd ten zysk? No z jakiej działalności, tak? Konkretnej działalności. Nie, to może inaczej. Trzeba zacząć od początku. Mówimy o odpadach komunalnych. Pani mówi o odpadach komunalnych. Odpady komunalne jako takie, te najważniejsze frakcje, czyli odpady zmieszane i odpady segregowane, do nas nie trafiają. Do nas nie trafiają te odpady. One trafiają przez punkt przeładunkowy w Lisbargu do Olsztyna. Natomiast to, co do nas trafia, to trafia wielki gabaryt, bio, popiół, elektronika i gruz. Tak? Z naszego terenu. Z naszego terenu. I teraz... I teraz miasto z tego tytułu, z tych pięciu pozycji ma zyski. Bo jeżeli przypuśćmy, ta nasza spółka by tutaj nie funkcjonowała i nie miała składowiska i my nie zabieralibyśmy gabarytów bio, popiołu, elektroniki i gruzu, te odpady musiałyby trafić do Olsztyna. Różnica ceny u nas, sama różnica ceny między naszym cennikiem, który jest zatwierdzany przez radnych i przez pana burmistrza, a cenami w Olsztynie, no to na przykład na wielkim gabarycie sięga 400 zł. I za poprzedni rok wielkiego gabarytu zebraliśmy 369 ton. Razy różnica to jest oszczędności dla miasta 147 tysięcy. Jeśli chodzi o bio, z miasta w zeszłym roku zostało zebranych około 1300 ton. Tak? Różnica na bio w cenie w naszej spółce, a w olsztyńskiej spółce, to jest jakieś 340 zł. Czyli oszczędności miasto ma na poziomie 440 tysięcy. Tak? Do tego popiół 12 tysięcy, elektronika. Zebraliśmy elektroniki na 10 tysięcy, gruzu na 3 tysiące. Czyli miasto tak naprawdę na różnicy ceny, że to jest spółka miejska i my tych cen nie podnosimy, bo tak na dobrą sprawę to chyba przez ostatnie 2 lata nie były ceny podnoszone. Tak, dla miasta, to miasto mniej wydaje w skali roku o ponad 600 tysięcy, nie mówię o transporcie. Także te zyski są oparte na współpracy z kontrahentami, ale nie zewnętrznymi. Dokładnie tych kontrahentów w zeszłym roku było ponad 34. Żadna złotówka zysku nie jest ze współpracy z miastem w żadnej dziedzinie. Żeby była, proszę Państwa, jeśli można, Panie Przewodniczący, jasność. Nie opiera spółka swego zysku, jak już tu wielokrotnie mówił Pan Prezes, na opłatach i kosztach ponoszonych przez miasto i przez obywateli. Natomiast dzięki temu, że ma taki potencjał infrastrukturalny, który Państwo zabezpieczyliście w poprzednich latach, to może współpracować z kontrahentami zewnętrznymi, którzy składują odpady spoza naszego miasta i spoza czasami naszego regionu. I to jest ten plus na dzisiaj, jeśli chodzi o możliwości działalności tej spółki i ta konkretna dywidenda, która wpłynęła z tytułu zysku do właściciela, czyli gminy miejskiej Bartoszyce. Proszę pan radny Puszko. Takie pytanie z innej beczki odnośnie tej drogi, bo tutaj pan też wspomniał o tej infrastrukturze. Ta od krajówki ta droga blokowana do Markin, to jest czyja to jest droga? Gmina. To jest gmina, tak? Częściowo gmina? Tam jest co najmniej 4 właścicieli. Gmina, powiat, to tak. Na kawałek naszej drogi. ZGO i chyba... No bo ta droga to ona w zasadzie, ja pamiętam, bo tam mieszkałem niedaleko w młodości, to tam ona się nic nie zmieniła. Tak jak tam Niemiec wybudował, tak jest. To znaczy, a czy na składowisko jest potrzebna? No tam dalej tak, ale tutaj właśnie ta brukowana to jest... Proszę Państwa, nie można by było jej wyremontować, jakoś się dogadać? Jeżeli nawet, to ja nie wyłożę pieniędzy na inwestycję czyjąś, tak? To ja nie jestem. Ale ten nasz odcinek na przykład, on ile tam jest? Jaki tam jest? No to nasz odcinek jest w asfalcie. A to co w asfalcie jest? To jest nasze tutaj, tak. Czyli już tutaj praktycznie za Markinami aż do tego do lasu. Do składowiska, tak dokładnie. No dobrze, rozumiem to, co wszystko. Jest asfaltem, to jest spółki. A od drogi tej asfaltowej krajówki do Markin to jest gmin. Tak? Czy tak jak pan tutaj wspomniał wcześniej? Nie, tam jest rozumiem, kawałkami dobrze. Podzielone. Na tą chwilę naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć. No szkoda, że które... nie było porozumienia, żeby to wyremontować. Dobrze. Czy są może jeszcze jakieś pytania do pana prezesa? Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Praktycznie chcę odpowiedzieć wniosek. O ile... Panie Przewodnicząca, robiąc komisję, zechce Pana zaprosić,
Ja mam wniosek. Teraz tam nie będę się tego wniosku przedstawiał. Odnośnie tych gabarytowych. Jak zrobić po prostu, żeby obniżyć koszty dla, jak to się mówi, dla ZGO, a po prostu zrobić tak, żeby to te śmieci wielkogabarytowe nie leżały pod śmietnikami. Dziękuję. Tylko mówię, jak dobrze, pani przewodnicząca, dobrze. Ja chętnie. Chciałam przypomnieć, że my w tej chwili dyskutujemy na temat przyjęcia sprawozdania za 2021 rok. Jeśli by pan przewodniczący był tak miły, to prosiłabym o trzymanie się. Jasne. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać się na temat sprawozdania? Dziękuję panu prezesowi. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Poproszę panią przewodniczącą Pisarską o przedstawienie opinii odnośnie działalności spółki TBS. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności zarządu za 2021 rok Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bartoszycach. Jak wykazano w sprawozdaniu, stan zasobów spółki jest dobry. Na bieżąco usuwane są usterki i wykonywane prace konserwatorskie. Zaciągnięte na budowę wynajmowanych mieszkań kredyty spłacane są terminowo. Komisja przyjęła informację z działalności spółki. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie spółki TBS do wiadomości. Punkt 9a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz autopoprawki burmistrza. Otrzymali panie i panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/57. Proszę tutaj zastępcę przewodniczącego komisji panią Joannę Adamczyk o przedstawienie opinii Komisji Programowej Budżetu na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Dochody. Dział 758, rozdział 758.01. Zwiększenie o 267 519 zł planów dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych 84 051 zł oraz zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów od września bieżącego roku 183 468 zł. Dział 852, rozdział 852-95. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 243 000 zł z tytułu dodatku węglowego. Złożono zapotrzebowanie na wypłatę 1081 dodatków. Dział 900, rozdział 995. Zwiększenie o 60 600 zł. Planu dochodów z tytułu nagrody za wzorowe wdrażanie programu Czyste Powietrze 25 600 zł oraz środki na dalsze funkcjonowanie programu 35 000 zł. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 600, rozdział 616. Zmniejszenie planu wydatków o 1 400 000 zł w związku z nieprzystąpieniem do realizacji w 2022 roku inwestycji przebudowy ulicy Andersa Struga Polnej. Wyżej wymienione inwestycje nie uzyskały dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i na realizację tych inwestycji złożono wnioski w następnym konkursie, który ma być rozstrzygnięty w lutym 2023 roku. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 750, w tym rozdział 750-23, zwiększenie o 6312 zł planu wydatków związanego z wypłatą nieplanowanej nagrody jubileuszowej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 750-95, przesunięcie wydatków między paragrafami i utworzenie paragrafów składowych ZUS i Funduszu Pracy w związku z realizacją umów zlecenia. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801.01, zwiększenie o 267 519 zł planu do wydatków związanych ze zwiększeniem subwencji oświatowej na cele opisane w zwiększeniu dochodów. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 801.03 i 801.04, przesunięcie wydatków między paragrafami w celu wypłaty nauczycielom początkującym jednorazowego świadczenia pieniężnego start. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852.03, zwiększenie o 23 000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Rozdział 852.15, zwiększenie o 30 tysięcy złotych planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 852.95, zwiększenie o 3 243 000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 904, przesunięcie o 22 000 zł wydatku bieżącego na inwestycyjny w związku z zamiarem wybudowania małej fontanny na wzgórzu zamkowym. Komisja zaopiniowała 4 głosami wstrzymującymi się i 1 głosem za przesunięciem. Rozdział 905, przeznaczenie 25 600 zł na wynagrodzenia w związku z otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dodatkowymi środkami na za realizację programu Czyste Powietrze oraz 35 000 zł na dalszą realizację programu. Komisja zaopiniowała 4 głosami za, przeznaczeniem 1 głosem przeciw. Rozdział 917, zmniejszenie o 75 000 zł planu wydatków ZUK w związku z rezygnacją zakupu recyklera. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 921, rozdział 921.09. Zwiększenie o 200 tysięcy złotych dotacji na działalność BEDEK-u. Zwiększenie środków dyrektor uzasadnia znacznym kosztem utrzymania budynku oraz usług związanych z działalnością Bartoszyckiego Domu Kultury. Komisja podjęła pozytywnie to zwiększenie tylko ze względu na czynnik ludzki, ponieważ zabrakło na wynagrodzenia, na opłaty stałe, na koszty utrzymania budynku. I tu taka uwaga do pana dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury, żeby wcześniej zaplanował najpotrzebniejsze wydatki stałe, które są w budżecie, a później zajął się właśnie organizacją imprez. Dział 926, rozdział 926.04, zwiększenie o 98 tysięcy planu wydatków BOSIR. Dyrektor uzasadnia wniosek wzrostem cen towarów i usług oraz przesunięcie 3100 zł na wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego. Komisja nie wypracowała opinii z powodu braku wyjaśnień i nieobecności pana dyrektora i postanowiła zdjąć zmianę z porządku obrad, ewentualnie do niej powrócić. I zgodnie ze sprawozdaniem RB 28/S, saldo za 8 miesięcy wynosi około 600 tysięcy zł do wydatkowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A jeszcze autopoprawka, przepraszam. Komisja zaopiniowała pozytywnie autopoprawkę w sprawie zmian budżetu dotyczącą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 64 860 zł. Jest to związane ze środkami przyznanymi na koszty obsługi wypłaty dodatków węglowych. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pierwszy pan radny Azarewicz, później pan radny Sarzyński. Proszę. Szanowna Rado, tutaj było czytane w rozdziale 9400 przesunięcie o 22 tysiące wydatków bieżących na tą fontannę. Szanowni Państwo, na Górze Zamkowej ta fontanna jest tam wcale niepotrzebna. W tym miejscu nikt tam się nie zbiera, żadna młodzież. Tam jedynie odbywa się parę razy w roku koszenie. Po co to? Żeby ktoś poszedł i jakoś melancholiczne przeżycia robił? Ta fontanna jest mało potrzebna. Następny rozdział 9500, 25600 na wynagrodzenia związane z tym czystym powietrzem. Proponuję te pieniądze przeznaczyć na te kosze nieszczęsne, które po prostu tutaj bez przerwy się przewija, że brak koszy i tym podobnie. Te pieniądze są miasta i te pieniądze przeznaczyć na to. Nauczyciele, ci co tam mają czekać, niech poczekają. Trzeba więcej zarobić, żeby dostać nagrodę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy, proszę bardzo, pani radna Ewa Pisarska. O, przepraszam. Przepraszam, pierwszy był pan Sarzyński. Bardzo proszę. Chciałbym tutaj zapytać, kto jest, będzie beneficjentem realizacji, znaczy źle powiedziałem, kto będzie beneficjentem wypłat nagród z programu tego Czyste Powietrze, realizacji programu Czyste Powietrze. Instytucjonalnie, bo nie chodzi mi o nazwiska, tylko instytucjonalnie, bo domyślam się, kto to robił, a chciałbym usłyszeć, czy te akurat te pieniądze trafią do właściwych osób. Dziękuję bardzo. A jeszcze jedno, tu jest w rozdziale dział 750 punkt B. Przesunięcie wydatków między paragrafami i utworzenie paragrafów składowych ZUS w związku z realizacją umów zlecenia. Jaki to jest zakres i jakie to są kwoty? To może od razu odpowiedź, a później... Dobrze, to proszę. Proszę może... Swoje jego wypowiedzi chcę dodać. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, te co podałem, 9400 i 9500, proszę głosować odwrotnie. Znaczy oddzielnie. Oddzielnie głosować. Na każdym tym punkcie głosowanie ma być oddzielne. Proszę bardzo, pan skarbnik może się odnieść, czy tam pan burmistrz raczej się odniesie do pytania pana radnego. Proszę pana skarbnika. Opracowywał te dane dotyczące wydatków. Jeśli chodzi o kwestię nagrody, te 25600, więc darczyńca czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wolnej określił, na co mogą być przeznaczone te środki, więc tam nie ma takiej opcji, panie radny, żeby tam kosze na śmiecie kupić. Tam jest określone ściśle. Na nagrody? Też jest, tak. Można sprawdzić, jest, natomiast jeżeli chodzi o... Jest podana? Tak, w dziale dochody masz tam. Nie, nie jest podana suma, nie. Natomiast jeżeli chodzi, gdzie trafią instytucjonalnie Urząd Miasta, jak jeszcze jakieś tam było pytanie? Nie kojarzę. To niech pozostaną w budżecie. Aha, jeszcze ja mam taką uwagę tam do tych zmian dotyczących BOSIR-u. Jeżeli Państwo będą coś decydować, żeby zostawić tę zmianę polegającą na, jeżeli będzie Państwo chcieli odrzucić ewentualnie, tą zmianę polegającą na przesunięciu tych 3100, ona nie powoduje żadnych zwiększenia czy zmniejszenia budżetu. A sprawa dotyczy kosztów postępowania sądowego z pracownikiem, który został zwolniony. Proszę bardzo, pani radna Ewa Pisarska, proszę. Tam jest, to jest, tylko żeby w tym całym, żeby nie odrzucić tego. Proszę bardzo, pani radna Ewa Pisarska. Ja mam pytanie dotyczące działu 600, rozdział 616. Zmniejszenie planu wydatków o 1 400 000 w związku z nieprzystąpieniem do realizacji w 2022 roku. Ponieważ na początku roku mieliśmy taką informację, że te pieniądze otrzymaliśmy, tak pięknie na papierze było wydrukowane, że tyle pieniędzy dostajemy. Ja byłam przekonana, że ulica Andersa będzie już remontowana. Nawet mieszkańcy pytali kiedy, bo tam były bardzo duże i bardzo długo te dziury, one już są praktycznie nie do zrobienia. Struga oczywiście była na liście rezerwowej, więc tutaj jakby jest oczywiste, ale ja bym chciała, żeby to wybrzmiało. Czyli my tych pieniędzy nie otrzymaliśmy fizycznie, one nie wpłynęły na konto, tak? Tylko dostaliśmy je w taki... To ja poprosiłabym tu odpowiedź panią, kogoś tam. No, kogo wyznaczy burmistrz? Może ja sam spróbuję odpowiedzieć, jeśli pani pozwoli. Więc przystąpiliśmy do programu z tymi ulicami tego Funduszu Dróg Samorządowych. Na część otrzymaliśmy i realizowaliśmy przecież te drogi, na te trzy nie. I to była
taka niestety informacja. Natomiast być może mieszkańcy, mając tyle grantów, które otrzymaliśmy na Cyfrową Polskę, na sprawy dotyczące wyposażenia dzieci z rodzin popegeerowskich, na ten Fundusz Inwestycji Strategicznych, może no, przyjęli to, że to jest także realizacja ulicy Andersa i tych innych ulic. Niestety tutaj ponownie aplikujemy o środki finansowe. Tylko, ja tylko tak chciałabym zwrócić uwagę na tę ulicę Andersa, ponieważ tam jadąc od Brico przy jednostce wojskowej jest po zimie, nawet już teraz jesienią, po prostu nie da się przejechać i jakby można było gdzieś się ustawić na liście priorytetowej. Już nie będę prosiła o Struga, to bardzo proszę. Dziękuję. Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Celowo tutaj mówiłem, że domyślam się i myślałem, że zostanie to potwierdzone. Nagroda za ten program Czyste Powietrze w dużej mierze też należy się pracownikom MOPS-u, którzy wykonali tam tytaniczną pracę i w tej chwili wykonują jeszcze dodatkową odnośnie tego programu ochronnego na zakup węgla. Dlatego jestem troszeczkę no, zaskoczony, że pracownicy MOPS-u nie będą beneficjentami też tej nagrody. Dziękuję bardzo. Dobrze, czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zaprosić? Proszę bardzo, pan Nedarski. Ja chciałbym zapytać, czy te 200 tysięcy przeznaczone dodatkowo do budżetu na działalność Bartoszewskiego Domu Kultury, czy w tej kwocie albo może sumptem ZUK-u można było naprawić to ogrodzenie, przynajmniej nie tam, gdzie jest ta mata, no bo ja rozumiem, ona jest na tym ogrodzeniu po to, żeby zasłaniała tą estradę koncertową, na której w tym roku chyba nic się nie odbywało, ale przynajmniej te wejście, jak się idzie i widzi się budynek, żeby to jakoś wyglądało. Tam przecież wystarczy naciągnąć druty, może naciągnąć jakąś siatkę. No to jest niewielka chyba, niewielki chyba koszt, także chyba to można zrobić. Niechżeż to wygląda, tak? Dziękuję. Proszę pana Kamila Runiewicza, dziękuję, dyrektora Bartoszewskiego Domu Kultury, o wyjaśnienie tego wniosku. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o to ogrodzenie, mówimy tutaj o tyłach Bartoszewskiego Domu Kultury, o naszej posesji. Faktycznie nie wygląda to najlepiej, mamy tego świadomość. Dodam tylko tyle. Odległość tutaj między garażami, a garaże i taka rzeźba stoi, prawda? To miejsce jest zaplanowane na dodatkowe, na dodatkową drogę ewakuacyjną, która jest niezbędna. W dodatku tam ta brama jest konieczna do wykonania, ale na pewno w tym roku tego nie będziemy w stanie wykonać. Zwyczajnie nas nie stać na tego typu inwestycje. Prowizorycznie, żeby to jakoś wyglądało, no bo... Pani radny, szkoda pieniędzy. Żeby to wyglądało, no, ja estetycznie, o nie problem. Szkoda moim zdaniem budżetu na faktycznie prowizoryczne rozwiązania. Niech to zostanie jeszcze do końca roku tak jak jest, a ja obiecuję, że w przyszłym roku dołożę wszelkich starań, żeby tą część naszej posesji uporządkować. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Jak słusznie zauważył pan radny Puszko, chcielibyśmy takiego uzupełnienia tematu dotyczącego rezygnacji z zakupu recyklera. Dlaczego? Dlatego, że tutaj zmniejszyliśmy kwotę 75 tysięcy. Natomiast pan prezes mówił, że chciał zakupić za 130, tak? Dobrze pamiętam? Jarek? Tak, za 130 chciał zakupić. Skąd tą różnicę? Nie, 200 z kawałkiem kosztuje. To właśnie skąd te 130 ze swoich środków? Skąd były te pieniądze? Ja może krótko odpowiem, że już była ta kwestia, szanowna pani radna, że w momencie, kiedy był ten zamiar
Ta kwota była około 120 tysięcy zakupu 130, a w tej chwili wartość porównywalnego recyklera to jest rząd wielkości, jak przedstawił pan dyrektor, 260-270 tysięcy. Ale te wszystkie wątpliwości pana radnego Jarosława Puszko i pani zostaną na piśmie przedstawione. Ja tego dopilnuję, że pan dyrektor państwu wyjaśnił tu wszystkie parametry techniczne, ekonomiczne tej zmiany decyzji. Dobrze. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. Zamykam dyskusję. Proszę państwa, padł wniosek formalny, tak rozumiem, bo to traktuję jako wniosek formalny pana Tadeusza Zarewicza, aby panie głosować. Mogę? Proszę, panie skarbniku. Przepraszam, ale w związku z... Ach. Dobra. To jest ważne będzie, jeżeli będzie, bo nie wiem, wniosek o BOSIR będzie też oddzielnie głosowany, tak? Będzie. Wniosek o BOSIR będzie oddzielnie głosowany. Pamiętam o tej... To o później, tej... przed przyjęciem całego projektu prosiłbym tak, o głos, tak? Tak, tak, dobrze. Ale najpierw uporządkujmy. Pan radny Tadeusz Zarewicz zgłosił propozycję, właściwie wniosek formalny, aby rozdział 900... Dział 900, rozdział 904, chodzi o 22 tysiące złotych na fontannę oraz rozdział 905, 25 tysięcy 600 złotych, oddzielnie głosować. Kto z pań i panów radnych jest za propozycją pana Tadeusza, żeby głosować oddzielnie pana radnego? Chwileczkę. Czy głosujemy, bo mam na ten, wynik się pojawi. Wynik się pojawi. Głosujemy, tak? Nie ma. Nie ma tego tego. Ale wynik się pokaże. Wynik się pojawi. Możesz nacisnąć i wynik się przez te wszystkie, kurde. Przez tę prezentację. Prezentacja. No i ma rację Jarosław Kaczyński, że trzeba zmienić sposób głosowania. Nie, liczenie głosów. Słusznie. Nie, trzeba sobie informatyka. Na razie jest. Trzeba włączyć głosowanie. Co? Może przeliczymy głosy, może wręcz można pisać. No tak, ręcznie też przeszła można dopuszczać. Na razie jest jeden. Może to indywidualny. Aha, indywidualny. Jestem za. Ale to czy państwo wszyscy jest. 7 za, przeciw 4. Nie, to coś nie tak. Coś nie tak. 12 głosów. Nie wszyscy głosowali. Jeszcze raz. Ręcznie można przeliczyć i to samo. Proszę państwa, w związku z tym, że to nie jest projekt uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem pana Zarewicza, proszę o podniesienie ręki. 2, 4, 6, 8, 9. Dobrze policzyłem? 2. 9 za, tak? Kto jest przeciwny? 2. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stwierdzam, że wniosek przeszedł. Będziemy głosować oddzielnie. Chwilę przerwy możemy zrobić. Pan prosi o przerwę, pan przewodniczący. No może teraz właśnie, o co chodzi w tym rozdziale 926-926-04? Bo jeżeli zostanie odrzucona ta zmiana, to zmienią się zapisy w poszczególnych punktach i chciałbym o tym powiedzieć. No to dobrze? To będzie konsekwencją niejako tego. Tak, ale... konsekwencją nieprzyjęcia tej propozycji. Tak, tylko że tu nie to, że się kwoty zmienią, to jeszcze trzeba usunąć niektóre z tego. Tylko powiem tak szybciutko i nie widzę problemu. Mamy ten wariant przygotowany, panie przewodniczący. Proszę państwa, ze względów technicznych wobec tego to poprosimy informatyka albo kogoś, kto może wspomóc pana przewodniczącego. Ogłaszam, no nie wiem, 5-7 minut przerwy. Wznawiam obrady po przerwie. Proszę państwa, proszę o spokój. Przystępujemy do głosowania. Za, to jest za pozostawieniem.
planem. Proszę o tej fontannie powiedzieć. Pozostawieniem, pozostawieniem. Proszę Państwa, tak, głosujemy dział 900, przepraszam, rozdział 900.004. Chodzi o przesunięcie 22 tysięcy złotych. I będę pytał Państwa, kto jest za pozostawieniem tego, tak jak autor projektu uchwały. Kto jest za pozostawieniem? Tak, kto jest za pozostawieniem tego zapisu, tak jak autor projektu uchwały? Kto jest za? Jeden za, 15 przeciw, 2 wstrzymujące się. Stwierdzam, że zapis rozdział 900.004 został wykreślony z projektu uchwały. Głosujemy teraz również dział 900, rozdział 900.05. Przeznaczenie 25 600 zł na wynagrodzenia w związku z otrzymanym z Wojewódzkiego Ośrodku. Chodzi o rozdział 900.005. Kto jest za pozostawieniem? Dwunastu radnych za, jedna osoba przeciw, pięciu osób się wstrzymało, pięciu radnych. Stwierdzam, że zapis pozostaje w takim kształcie, jak w projekcie uchwały. I teraz będziemy głosować dział 926, rozdział 926.04. I tutaj będziemy głosować z tą uwagą, z prośbą, sugestią skarbnika miasta, aby te 3000 zł na wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego pozostały w przypadku, gdyby się okazało, że Rada Miasta zdecyduje o zdjęciu tego, wykreśleniu tego z zapisu projektu uchwały. Wobec tego moje pytanie będzie brzmiało, bo wniosek komisji był taki, żeby to usunąć. Pytanie moje brzmi, kto jest za usunięciem tego z treści projektu uchwały, pozostawiając 3100 zł na wydatki związane z zastępstwem. Czy to jest jasne? Kto jest za pozostawieniem? Za usunięciem, a pozostawieniem 3100 zł. Może tak, o tak. Kto jest za usunięciem? Czternaście za, trzy przeciw, jeden głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że zapis został usunięty. Z tym, że te 3000 zł pozostaje w projekcie uchwały. Czy pan skarbnik teraz chciałby dodać coś? Aha, jeszcze autopoprawkę. Autopoprawki nie głosujemy. Autopoprawkę była opinia komisji pozytywna. Gdyby to była poprawka radnego, to tak. Jeśli to jest poprawka autora projektu uchwały, to jest jako całość uchwały, jako integralna część uchwały. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Nie, jeszcze ja bym chciał jednak. Nastąpią teraz zmiany. Teraz proszę panie skarbniku. Skutek decyzji Rady. Tak. W związku z tym, szanowni państwo, oczywiście zmniejszy się deficyt budżetowy o te 98 tysięcy i będzie wynosił 7 906 629,96. I prosiłbym wtedy wykreślenie w całości podpunktu 2. No i w paragrafie 8 zamiast 8 milionów wstawić to kwotę 7 906 629,96, bo to są konsekwencje tych wszystkich zmian. Dziękuję. Okej. Zaraz będziemy głosować uchwałę. To jest właśnie zmiany w po prostu uchwały.
pan skarbnik powiedział, żebyśmy nanieśli ewentualnie sobie te poprawki na, i wiedzieli, jaką treść uchwały w ostatecznym kształcie. Czy trzeba powtórzyć? Nie, nie trzeba. Dziękuję. Dobrze, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały oznaczonej numerem 1/57? Proszę o głosowanie teraz za, przeciw, wstrzymuje się. Wraz oczywiście z naniesionymi poprawkami. Tadeusz, nie głosujesz? Nie głosujesz? Przyjdzie czas na wszystko. No to już przyszedł. 16-2. 16 za. Nikt się nie był przeciw. Dwoje radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany budżetu oznaczonego numerem 1/57 została przez Radę Miasta przyjęta. Punkt 9b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2034. Jest to projekt oznaczony numerem 2/57. Tutaj poproszę panią przewodniczącą, zastępcę przewodniczącego, panią Joannę Adamczyk, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, które wynikają ze zmian przyjętych w budżecie. Ponadto w przedsięwzięciach dokonano zwiększenia kwoty przewidzianej na realizację zadania przebudowy placu bohaterów Westerplatte z 23 milionów złotych do 28 milionów 150 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2/57? Za, przeciw, proszę się wstrzymuje. Proszę o głosowanie teraz. Pan Sarzyński, radny. O, jest już. 17 głosów za, 0 przeciwu, 1 się wstrzymuje. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 9c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2023. Był do wglądu w Biurze Rady Miasta. Projekt oznaczony numerem 3/57. Przed głosowaniem i przed opinią może, którą otrzymamy od Komisji Gospodarki Miejskiej, poproszę panią kierownik, panią Martę Szuter, o kilka takich syntetycznych słów, jeśli chodzi o sposób, w jaki była konstruowana ta strategia, jaką techniką, i kilka takich przybliżeniek, ale bardzo króciutko. Oczywiście, panie przewodniczący, w takim telegraficznym skrócie przedstawię państwu opracowaną strategię. Przede wszystkim strategia rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030 jest tak naprawdę podstawowym dokumentem zarządzania miastem. Ten długofalowy plan określa perspektywę, wizję, cele oraz kierunki rozwoju. Można powiedzieć, że jest bardzo ogólny, a przez to plastyczny. Może ulegać modyfikacjom, zmianom, aktualizacji. Wprowadzenie jest diagnozą podstawowych dziedzin życia i stanu faktycznego w mieście, naszych zasobów. Następnie opisane są w niej cele strategiczne, cele operacyjne, a także bardzo konkretne działania czy inwestycje. Dokument również określa ramy finansowe dla jego realizacji. Strategia poddana była konsultacjom społecznym, które były ogólnodostępne. Odbywały one się w sposób przez drogę internetową, a także bezpośrednio ze spotkania były z mieszkańcami. Co istotne, dokument podlegał będzie weryfikacji oraz sprawozdawczości, za który odpowiedzialny będzie Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Tu chciałam jeszcze dodatkowo nadmienić, że byłam zaproszona na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej, gdzie odpowiadałam na bardzo konkretne i merytoryczne pytania, za które dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie kierownik. Dziękuję. Oddaję teraz głos przewodniczącej komisji. Pani Ewo, proszę bardzo. Komisja projekt uchwały 3/57 dotyczący przyjęcia strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030 jednogłośnie opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały?
Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3/57? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy miejskiej Batoszyce. Projekt oznaczony numerem 4/57. Poproszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Projekt uchwały 4/57 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie cmentarzy komunalnej gminy miejskiej Bartoszyce. W opinii komisji stawki zaproponowane w uchwale są znaczne, ale zaproponowane opłaty i tak nie będą pokrywały kosztów utrzymania cmentarzy. Komisja projekt uchwały opiniuje jednogłośnie pozytywnie. Przed sesją, jeszcze jeżeli dodam, przed sesją zostały nam na wniosek komisji zostały rozdane taki projekt uchwały, gdzie są kwoty, które były kiedyś i które są teraz. Także radni mieli czas na zapoznanie się z tymi stawkami. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4/57? Proszę o głosowanie teraz. Przy dwóch głosach przeciwnych stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 9e porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej na terenie miasta Bartoszyce. Projekt oznaczony numerem 5/57. Poproszę również panią tutaj Joannę Adamczyk, panią radną, o opinię na temat projektu uchwały. Szanowni państwo, dotychczasowe taryfy za przewozy osób obowiązywały od 2019 roku. Cena biletu normalnego wynosiła 2,40 zł, ulgowego 1,20 zł, miesięcznego 70 zł, a szkolnego 35 zł. Cena wozu kilometra do dnia 30 września 2018 roku wynosiła 3,02 zł, oleju napędowego około 5 zł, energii elektrycznej 35 groszy za kilowatogodzinę. Na dzień dzisiejszy cena wozu kilometra wynosi 4,81 zł, oleju napędowego około 8 zł, energii elektrycznej 1,30 zł. Obecny przewoźnik firma Delux wystąpił z wnioskiem o zmianę wysokości ceny za wozu kilometr o 55% do kwoty około 7,50 zł za wozu kilometr. Projekt uchwały proponuje zmianę, gdzie cena biletu jednorazowego wyniesie 3 zł, ulgowego 1,50 zł, miesięcznego w kwocie 87 zł. Proponowany wzrost taryf opłat za przewozy osób komunikacją miejską w Bartoszycach jest nieunikniony, a podjęcie proponowanej uchwały uważa się za zasadne. Komisja opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę, pan Jarosław Puszkor. Już na wcześniejszej sesji też mówiłem o tym, żeby wzorem innych miast, na przykład Lidzbarka Warmińskiego, który wprowadził komunikację bezpłatną, oraz Kętrzyna, który zamierza wprowadzić tą bezpłatną komunikację 1 stycznia 2023 roku, wprowadzić również u nas w Bartoszycach taką komunikację bezpłatną. Także ja będę tutaj głosował przeciwko. To jest no, wzrost cen biletów o około 25%. Czy my nie możemy po prostu, no ale ich stać. No Lidzbark jest miastem, które ma 15 tysięcy mieszkańców, tak? Bartoszyce mają ponad 24 tysiące mieszkańców, czyli prawie 10 tysięcy mieszkańców jest więcej. Ich stać, prawda? A nas nie stać na to. Dobrze. To my też możemy w ten projekt wejść. Co nie możemy? Co nie mamy ludzi do napisania projektu? Tylko będziemy skubać cały czas z ludzi pieniądze? Dobrze. Skubiamy cały czas. Proszę, panie burmistrzu. Z uwagi na taką, a nie inną strukturę komunikacji miejskiej w Bartoszycach, nawet teoretycznie nie mogliśmy przystąpić do tych programów gospodarki niskoemisyjnej. Tamte samorządy złożyły takie wnioski
i w ramach tych projektów jest obowiązek bezpłatnego korzystania z komunikacji publicznej. To był warunek, jeden z kryteriów przyznania środków finansowych. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, to jeszcze też jest taka kwestia, którą proszę teraz sobie rozważyć. Co to będzie, chyba że mówię, diametralnie się zmienią te cenniki energii elektrycznej, jakie będą koszty po stronie samorządu funkcjonowania tej jeszcze komunikacji elektrycznych autobusów, ładowanie tych wszystkich baterii, etc., etc. To też na to zwróćcie uwagę. Natomiast my mówimy tu i teraz, jest taka sytuacja, komisja dziękuję bardzo, że szczegółowo to przeanalizowała. No mamy taką sytuację dotyczącą ceny paliwa, dotyczącą ceny energii, minimalnego wynagrodzenia, które już jest relatywnie wysokie. Będzie jeszcze od 1 stycznia. Także stąd też nasz wniosek. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały oznaczonej numerem 5/57? Proszę o głosowanie teraz. Czternaście głosów za, jeden przeciw, trzy wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 9f porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu. Jest to projekt oznaczony numerem 6/57. Proszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja bardzo wnikliwie przyjrzała się sprawie i przeanalizowała argumenty różnych stron, w tym obecnych na posiedzeniu Komisji Mieszkańców. W zaproponowanej uchwale proponuje się zwiększenie obecnie obowiązujących bonifikat o 10%. Zwiększenie obecnie obowiązujących bonifikat. Proszę Państwa, przecież ja sobie tego nie wymyśliłam. Proponuje się zmniejszenie, bo wymyśliłam sobie. To, przepraszam bardzo, ale wtedy, bo już tak było, ja tu mam napisane zmniejszenie, tylko czytam zwiększenie. Być może tak. W zaproponowanej uchwale proponuje się zmniejszenie obecnie obowiązujące, bo nie mam na myśli zwiększenie. Poczekajcie, żeby usprecyzować. Jeszcze raz, od początku. Komisja wnikliwie przyjrzała się sprawie, przeanalizowała argumenty różnych stron, w tym obecnych na posiedzeniu Komisji Mieszkańców. Gościliśmy cały blok mieszkańców. W zaproponowanej uchwale proponuje się zmniejszenie obecnie obowiązujących bonifikat o 10%. Proponowana zmiana wysokości udzielonych bonifikat przy sprzedaży lokali ma na celu zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży. To mi się pomyli. Większe wpływy ze sprzedaży zrekompensują w części wydatki poniesione przez gminę na poprawę stanu technicznego budynków. Komisja większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem? A, pan Tadeusz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ci mieszkańcy i przedstawiciele tego bloku BEMA 51 na komisji otrzymali zgodę, że komisja wyraża zgodę na wykup ich mieszkań. Automatycznie prosili, bo tak z ich prośby wywnioskowałem, żeby cena, co w tej chwili jest, a to nie przyspieszy, żeby to było wcześniej, pozostała taka, jaka jest, żeby na drugi rok cena nie wzrosła dla nich, ponieważ czas przekształcenia trwa i to nie jest tak szybko i z racji tego po prostu cena, żeby pozostała tegoroczna. No oni byli tutaj. To,
Proszę Państwa, żeby to może, nie wiem, czy to potrafię Państwu wytłumaczyć, ale to były dwie sprawy poruszane na komisji. Jedna sprawa dotyczyła mieszkańców, którzy chcieli wykupić mieszkania, a nie było takiej możliwości w tej chwili i do czego komisja przychyliła się pozytywnie, żeby przyjrzeć się sprawie, żeby zrobić inwentaryzację budynku. Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby pomierzyć, żeby zobaczyć, które są części wspólne, które nie są, bo ponieważ tam jest taka sprawa jeszcze nieuregulowana. Dodatkowo są tam jeszcze dwa budynki, budynek 51A i 51. I to też trzeba po prostu zrobić inwentaryzację, przyjrzeć się temu i tą sprawę, że tak powiem, usystematyzować czy uregulować. A oprócz tego jeszcze poruszył przedstawiciel na spotkaniu, poruszył sprawę również naszej uchwały zmieniającej tutaj bonifikatę. I teraz, proszę Państwa, wyszło, że nie możemy za bardzo też w taki sposób wybiórczo traktować jednych mieszkańców, a innym w jakiś inny sposób po prostu zabrać. I jest to dość taki trudny temat, ponieważ jak wszyscy wiemy, wszystkie koszta rosną, a my musimy swoje te zasoby utrzymywać i musimy też mieć świadomość wieloaspektowości tego wątku dotyczącego sprzedaży ogólnie mieszkań w mieście. Tutaj w temacie myślę, że pani Ania by może bardziej precyzyjnie odpowiedziała na te pytania, bo też była pani kierownik obecna na spotkaniu. I te wszystkie za i przeciw my na tym spotkaniu mieszkańcom przedstawialiśmy, a potem i gdzieś tam staraliśmy się wypracować wnioski. Ale jeżeli chodzi o, tak, to za chwilę, ale jeżeli chodzi o wypracowanie opinii na temat projektu uchwały, to tak jak przeczytałam, że komisja większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Jeżeli teraz rozpatrujemy uchwałę, to opiniuję pozytywnie. Jeżeli chcielibyśmy to wyjaśnić, to ja bym prosiła, żebyśmy tą sprawę tej uchwały zamknęli, a potem może powrócili do tematu już po głosowaniu. Dobrze, tak, tylko że mnie to interesuje, czy mieszkańcy, jaki mieli stosunek właśnie do tej bonifikaty, to chodziło tylko o to, żeby dać im możliwość wykupienia mieszkania, czy również oni mieli zastrzeżenia co do tej bonifikaty, że im się jednak zwiększy kwota, prawda, zwiększy wykupu. Tak, i jedno i drugie. A znamy strukturę tych mieszkańców, bo może jednak byśmy nie zmniejszali, skoro mamy taką strukturę tych mieszkańców, a nie innych, no nie każdy. Ja bym nie tutaj prosiła o wyjaśnienia pani kierownik. Dobrze, dobrze. Proszę bardzo, pani kierownik. Szanowni Państwo, tak jak tutaj pani radna powiedziała, pojawili się przedstawiciele wspólnoty budynku BEMA 51 w sprawie tak jakby nie tej uchwały, bo tutaj tak pan przewodniczący czytał, że wpłynęło do rady też do radnych pismo odnośnie zmiany samego programu mieszkaniowego, w którym budynek BEMA 51 jest wyłączony ze sprzedaży. I mieszkańcy no, widzą chęć, potrzebę wykupienia tych swoich mieszkań i to się wiąże ze zmianą programu mieszkaniowego. I w tym temacie była tutaj dyskusja na komisji. To jest też sprawa trudna. No, przychylność nasza tutaj jest, ale względy techniczne niekoniecznie pozwolą nam to sprzedać. Dlatego, że tak jak tutaj pani radna powiedziała, budynki się tam wchodzą, pomieszczenia między siebie. Zobaczymy. Być może konieczne będzie też poniesienie jakichś kosztów, żeby te budynki rozdzielić i umożliwić tą sprzedaż. I to się też wiąże z nakładami finansowymi. My będziemy tak naprawdę badać tą sytuację teraz, dlatego że tam przylega budynek Sionu. Sion już się tam zagospodarował, wiele rzeczy zostało już zrobione, ale tam są sprawy i instalacji technicznych, no i pomieszczeń, w ogóle samej działki nieruchomości. Wiele spraw jest tam do rozpatrzenia. I przy okazji, jak przedstawiciele wspólnoty tutaj byli, mieli już taką wiedzę, że planujemy zmieniać bonifikaty. I rozgorzała się dyskusja w tym temacie, a tutaj no proszę Państwa, no jesteśmy na etapie planowania budżetu, szukamy dochodów.
Nawet pod kątem tego budynku patrząc, będą potrzebne pieniądze, żeby ewentualnie coś włożyć, żeby móc umożliwić tą sprzedaż. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, że wybiórczo dla budynków będą inne bonifikaty, bo no to jest... Mija się tutaj tak jakby trochę z ogólnym, tak. Więc zmiana dotyczy wszystkich. To nie dotyczy tylko budynku BEMA 51, bo są też inni mieszkańcy. Na terenie miasta pozostaje, no tak nie mam dokładnych danych, ale około 160 mieszkań, które są jeszcze niewykupione, więc to nie dotyczy tylko tego budynku. Więc jeżeli zwiększymy, to zwiększymy dla, znaczy zwiększymy, zmniejszymy tą bonifikatę, zmniejszymy dla wszystkich. Tutaj chciałam jeszcze powiedzieć, czy państwo macie świadomość, mieszkania komunalne, jeżeli dojdzie do wykupu, teoretycznie powinna być, no są wyceniane według rynkowych stawek, ale to cały czas jest kwota niższa niż wartość rynkowa mieszkania na rynku, dlatego że to jest mieszkanie zajęte przez lokatora, no i przez niego tak jakby utrzymywane, więc to nie osiągają one takich cen jak ceny na wolnym rynku. Więc no, ta bonifikata, no tutaj musimy po prostu zdecydować, tak teraz. Jeżeli ją obniżymy, to obniżymy ją po prostu dla terenu całego miasta, nie tylko dla tego budynku. Tutaj akurat mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, bo byli na komisji w innej sprawie. No wiadomo, też motywowali to tym, że sytuacja jest trudna i ciężko, podwyżki wszędzie. No ale my patrzymy ze strony tutaj budżetu miasta na to. Także tak ta sprawa tutaj wyglądała na komisji. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może pani przewodnicząca, później pan radna. Jeszcze należałoby też rozpatrzeć kwestię interesu miasta i gminy, które też już pomijając tutaj sprawę tego budynku, ale musi mieć w swoich zasobach mieszkania takie, które może przydzielić też tym osobom, które mają wyroki eksmisji. Do tej pory było tak, że no, nie były przeprowadzane, jak czytaliście państwo, nie wiem, te sprawozdania z, na przykład ze spółki Lokum, która też musi gdzieś swoich lokatorów później umieścić, czy spółdzielnia mieszkaniowa, czy gdziekolwiek z innych zasobów, i my też musimy mieć jako miasto rezerwę i zabezpieczenie na ten. Nie ma złej woli, żeby nie pozwolić mieszkańcom wykupować, bo jest taka wola, bo skoro jednym pozwalamy wykupować, to innym też należałoby to umożliwić. I tutaj, a gdzieś tam jednak rosnące koszta, i tak jak czytałam, nie wiem, czy wiecie państwo, że większość też naszych domów jest, tak jak wyszło ze sprawozdania Lokum, sprzed 1945 roku, 70% naszych budynków, a to wymaga naprawdę dużych nakładów finansowych, żeby je w jakikolwiek sposób no, do używalności przystosować, więc no, te pieniądze gdzieś skądś trzeba wziąć. Stąd propozycja tutaj i burmistrza, i kierownika o to, żeby tą bonifikatę zmienić. Mało tego, większość, może to też nie jest dobry przykład, ale też większa część, może to też jest złe porównanie, ale duża część mieszkańców mieszkania kupuje samodzielnie, tak? Bierze na to kredyty i wkład, nawet nie wiem, ile teraz jest wkład wymagany przez bank, żeby otrzymać, może ktoś jest zorientowany, żeby otrzymać 30%, więc mieszkania na cenie, o wartości rynkowej, a tutaj, jak powiedziała pani kierownik, jest to cena dużo niższa. W ogóle to może tak gwoli świadomości, może mamy taką informację, za ile taki mieszkaniec może w sensie taki stricto finansowym wykupić taki budynek. No. Nie, może jest taka wiedza, może posiadamy. Przepraszam, chodzi mi o mieszkanie, przepraszam. Mam tutaj takie zestawienie z 2021 rok. Mniej więcej jakie są kwoty? No nie mam metrów, żeby móc tutaj za metr podać kwotę. Ale powiedzmy, że przy bonifikacie 85% wpłaty wahały się od 10 do 24 tysięcy. Takie kwoty z tą bonifikatą 85%, bo w tych budynkach, gdzie było 75%, w tych nowszych, to jest kwota trochę wyższa.
to już około 30, nawet 40 tysięcy. Takie były wpłaty, ale budynki te wybudowane po 79, to mamy chyba 5 może, w których to są albo wyremontowane były kiedyś w całości, albo to jest na przykład Wyszyńskiego 5 czy Nowowiejskiego. A pozostała część budynków, stosujemy tą bonifikatę 85%, no i to były takie kwoty 17, 11, 10, 22, 20, takie były wpłaty za lokale. Teraz, jeżeli by ta bonifikata zmniejszona, no to myślę, że około 30 tysięcy wtedy te wpłaty by były, w zależności od ilości metrów oczywiście w mieszkaniu. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pan radny Staszyński, proszę. Ja chciałbym tylko dodać, że mieszkańcy już wcześniej starali się o wykup tych mieszkań i jak dobrze pamiętam, to gdzieś około 2004 roku starali się wykupić, no ale wtedy nie spotkali się z przychylnością Rady. Dziękuję. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę, że mieszkańcy nie powinni być tematem teraz podejmowanej dyskusji. My powinniśmy podjąć dyskusję na temat mieszkań, ponieważ... Nie, rozumiem, uchwały, tylko, że, tak? Momencie, tylko że po pierwsze, jeżeli oni wykupią te mieszkania, to oni muszą zawiązać wspólnotę, komuś dać do administrowania, czyli już ten ciężar spada z budżetu. No jak? Ja bym prosiła, jeszcze raz pani... bardzo proszę, żeby pani powiedziała. Proszę państwa, tu jest tak jasna sprawa, że gmatwać nie ma czego. Dyskutujemy nad projektem uchwały. Proszę pana, o zwiększenie bonifikat. Proszę człowieka nie uprzymocnić. To nie jest przedmiot, tylko to jest podmiot i chcemy rozmawiać o człowieku, a pan tu widzi jakiś problem. To jest konkretny człowiek, który my jesteśmy od tego, żeby mu pomóc, a nie dla pana wszystko jest jasne, musimy budżet wzmacniać. O, po prostu taki mamy przedmiot do omówienia. Już się pani, pozwoli pani kierownik, że dwa zdania jeszcze. Mamy do zaakceptowania projekt uchwały w sprawie zmian bonifikaty i rozmawiajmy o tym, czym innym jest jeden budynek, o którym tutaj mówiła pani przewodnicząca, będzie mówiła za chwilę pani kierownik, a czym innym, gdyż uchwała ta będzie obowiązywała wszystkich mieszkańców. Wyłączone jest, i to musimy już powiedzieć sobie serio, że nie możemy w uchwale, powiedzmy, zająć takie stanowisko, że pozostawiamy bez zmian bonifikaty poprzednie dla tego budynku, a dla pozostałych mieszkańców dajemy. Także to jest wykluczone, bo na ten nadzór taką uchwałę uchyli. Dlatego bardzo proszę, tutaj skupmy się na treści uchwały, którą proponujemy. Poboczną sprawą w części, jest... Przepraszam, że panu przerwę. W części ma pan rację, ale jednak tutaj padło pytanie trochę inne. Być może pan go nie usłyszał, czy też nie zostało pod wpływem emocji wyartykułowane. Nam chodzi o to, jakie skutki są, i to dotyczy tej uchwały, o pytanie, o które poprosiliśmy pani Ani. Jakie to ma skutki, czyli co miasto, czyli chodzi mi o to, że będziemy musieli jeszcze, jeżeli powstanie wspólnota. Ja co się potem zadzieje, gdy taki dom jest... Tak, to jest oczywiste. To jest dla mnie oczywiste. Ale może nie dla wszystkich, dlatego prosimy, żeby pani powiedziała. No jak oczywiste, jak pan przed chwilą protestował. Proszę bardzo, pani kierownik. To ja tak króciutko chciałam powiedzieć. Proszę państwa, mamy wiele budynków na terenie miasta, gdzie powstały wspólnoty mieszkaniowe. Z chwilą wykupu pierwszego lokalu w budynku ta wspólnota powstaje. Gmina według udziału posiadanego w tej wspólnocie normalnie ponosi koszty, tak jak inni właściciele tych mieszkań. Wtedy już wspólnota w drodze uchwał ustala sobie stawkę na fundusz remontowy, na koszty eksploatacji, plus płaci za zarządzanie tą nieruchomością. I my z chwilą, gdy ta wspólnota powstanie, jesteśmy zobowiązani płacić na fundusz remontowy w udziale, który gmina ma niesprzedany w tym budynku. I my takie kwoty, teraz takie opłaty wnosimy. I we wspólnotach, gdzie pozostają... Nie można powiedzieć, że wspólnota to bierze na siebie, bo my jesteśmy częścią tej wspólnoty i my w tych udziałach po prostu musimy w tym uczestniczyć. Nie, rozumiem, tylko że teraz tak, jeżeli większość kupi, to większość bierze to na siebie, a wy po prostu pokrywacie za tak, to mniejszość. Tak, jeżeli większość. No właśnie, no tak. To mi o to właśnie chodzi, że większość po prostu oni wezmą na siebie, tak? Czyli to też jest obniżenie kosztów utrzymania. Tak, tylko że w budynkach komunalnych płacimy tylko koszty eksploatacji, tak? A tutaj dochodzi nam ten fundusz remontowy, który no tak jakby mamy obowiązek wnieść, więc no dla nas to jest koszt we wspólnotach wyższy niż w budynkach w całości komunalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Pozwolę sobie uprościć to, co powiedziano. Tak, dla mieszkańców taki przekaz może zbudować. Może poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Osoby, które wykupiły mieszkania, płacą fundusz remontowy. Osoby, które nie wykupiły mieszkania, nie płacą tego funduszu remontowego. Gmina płaci za nie. I okej. Dokładnie. Dobrze, pan radny Azarewicz, proszę. Szanowni państwo, ten budynek jest z początku lat 70. Ja pamiętam, jak go budowali. Druga rzecz, rady wcześniejsze, które decydowały o sprzedaży lokali, dawały nawet na początku, być może na zachętę, 95% bonifikaty. I te mieszkania też różnie były wykupywane. Także, tak jak tu pani Machniewska, radna Machniewska powiedziała, jesteśmy dla ludzi. Oni nas wybrali i powinniśmy ich wspierać, im pomagać, a nie utrudniać życia. Budżet jest budżetem. W budżecie zawsze była dziura, jest i będzie dziura. Zależy od naszego gospodarowania. Szanowni państwo, mamy prosty przykład. 22 tysiące na fontannę. Bo jako cholerę ona potrzebna? Dobrze, dobrze usłyszeliśmy. Już mamy pieniądze. Tak samo wiele mogę dawać, wiele, wiele przykładów. Szanowni państwo, naprawdę pomóżmy tych mieszkańców. Dobrze. I jeszcze chodzi, tak jak pierwszy powiedziałem, chodzi im o to, żeby ta cena, co jest w tej chwili w uchwale, żeby ona na przyszłość pozostała. Dziękuję. Dobrze, jeszcze pani przewodnicząca, proszę. Reasumując całą naszą dyskusję na temat proponowanej uchwały, to osoby, które mają, załóżmy, no nie wiem, 50 metrów mieszkania, czy tam, no załóżmy, że 40, bo taki będzie standard. Na dzień dzisiejszy załóżmy, że płacą 20 tysięcy tego, przyjmijmy takie stawki, tak? To my zastanawiamy się, czy mają zapłacić 20 400, tak? 24 tysiące. Czy 20 tysięcy i o to teraz, nad tym teraz dyskutujemy, tak, debatujemy. I to jest no, uchwała, czy też sprawa, nad którą teraz głosujemy, nad tym, żeby upraszczając ten przekaz. Dziękuję. Dobrze. Chciałem jeszcze dodać. No proszę dodać. Że w tym bloku mieszkańcy, niektórzy mieszkają 50 lat, 40, 30, także oni mieszkając przez te lata też remonty robili i ten budynek, nie, jak to się mówi, dewastacji nie ulegał. Także to też trzeba uszanować za to, że oni nie niszczyli, tak jak inne budynki, że się zawalają, tylko dbali o to i to powinniśmy uszanować też. Dziękuję. Ktoś przepraszam, jeszcze? Ale nie mogę po prostu. Każdy, kto mieszka gdziekolwiek, dba o to, każdy, kto mieszka gdziekolwiek, dba o stan techniczny swojego domu, płaci rachunki, płaci czynsz i wszelkie koszta eksploatacyjne, więc proszę w taki sposób nie dobrze mówić i nie i mówić też w imieniu wszystkich mieszkańców, tak? Bo są też inni mieszkańcy. Tak, dziękuję. Zamykam dyskusję, chyba wszystko powiedzieliśmy sobie aż za dużo moim zdaniem. Przystępuję, dacie państwo wyraz w głosowaniu. Kto przystąpi do głosowania, kto z pani panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 58, proszę o głosowanie teraz. Czternaście za głosów, jeden przeciw, trzy wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 9g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ulicy Bohater Warszawy w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 7/57. Poproszę panią Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce działka oznaczona jest jako teren zielony i jest obecnie zagospodarowana i dzierżawiona. Komisja stosunkiem głosów 3 przeciw i 2 wstrzymujących się proponowany projekt uchwały opiniuje negatywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów? Komisja za negatywnie. Przepraszam najmocniej. Przepraszam, a czy mogłabym od komisji usłyszeć, dlaczego negatywnie? A ma pani przed sobą mapkę?
Ponieważ w tej chwili teren ten jest dzierżawiony przez i jest tam teren zielony. To jest na tym placu zabaw dla dzieci, gdzie wchodzimy w, jak się nazywa ten park, patrzcie, zapomniałam, Jordanowski na to chyba mówią, tak? I tam jest tak nisko. I teraz tak, jest tam budynek sanepidu i jest budynek prywatny. Na ten czas sanepid nie wyraził zainteresowania, żeby to zrobić, ale to i na przykład wybudować tam parkingi, ale może to wynikać z różnej sytuacji, tak? A może potem być tak, że będzie miał taką potrzebę. Więc myślimy, że pozostawienie to w tej chwili tak, jak jest na podstawie dzierżawy, jest zasadne, bo my nie zamierzamy tam nic robić, nic zmieniać dla obecnych właścicieli i wolelibyśmy, żeby to w ten sposób zostało. Dziękuję. Dziękuję. Co prawda projekt, opinia komisji jest negatywna, niemniej zachowujmy zasadę za lub przeciw, jeśli chodzi o uchwałę. Dlatego jeśli poddając pod głosowanie, będę pytał Państwa, czy jesteście Państwo za przyjęciem projektu uchwały. Dlatego pytam, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 7/57. Proszę o głosowanie teraz. Za jedna osoba, wstrzymujących się 9 radnych, przepraszam, przeciw 9, wstrzymało się 8. Stwierdzam, że uchwała nie została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 9h porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 8/57. Poproszę panią radną Ewę Kapusto, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Proponowana zmiana dotyczy objęciem wspólnym obsługi przez Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach, również nowo powstałej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Bartoszycach w zakresie właśnie kadrowym, rachunkowym oraz sprawozdawczości. Komisja pozytywnie przyjęła jednogłośnie. Dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 8/57? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9h porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 8/57. Dobrze, to robiliśmy, przepraszam, zmęczenie. Tak, 9 porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. Jest to projekt oznaczony numerem 9/57. Poproszę panią Ewę o opinię. W związku ze zmianami ustawy z maja 2022 roku, zmianie z ustawy o systemie oświaty, wprowadzono nowe stanowisko nowego specjalisty, pedagoga specjalnego i na mocy artykułu 42 ust. 7 Karty Nauczyciela organ prowadzący ustala pensum nauczycieli i to pensum nie może przekroczyć 22 godzin i u nas w szkołach funkcjonuje ci wszyscy specjaliści, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni jako 22 godziny. I tutaj również jest projekt uchwały, który proponuje dla tego nowego stanowiska 22 godziny pensum. Czyli opinia jest? Pozytywna, okay. Jednogłośnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego 9/57? Proszę o głosowanie teraz. Nie ma. Zdjęta, 10. Dobra.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z przerwaniem porządku obrad zamykam obrady dzisiejszej 26. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję bardzo Państwu za obecność.